Dzień dobry, dobry wieczór, piątek, minęła 19:00, trochę się czuję, bo też piątek, 19:00, to myślę, że warto wprowadzić trochę spokoju kojącego. O, Afanaski też radziła, żeby to było spotkanie kojące, ale pełne różnych inspiracji, więc mam nadzieję, że na to przystajecie. Słuchajcie, ja muszę powiedzieć, że jestem w szoku, dobra? Najpierw powiem to, że tylu mamy radiosłuchaczy, webinarów słuchaczy, że tylu was jest tutaj z nami dzisiaj, ze mną. I oczywiście pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwa w ogóle tutaj. Cześć Iwona, cześć Szczecin, Kraków, tak. Powiedzcie, dlaczego tutaj przyszliście? No... Czego chcecie się dowiedzieć? Ja dzisiaj jestem otwarty na różne propozycje, bo temat mamy lekcje zdalne, możemy poszybować w różne strony. Mamy też Scratcha w tytule, Scratcha Juniora, więc ho, ho, ho. A mamy tylko 2 godziny, więc wiecie, to niedużo. A, jak pracować ze Scratchem zdalnie. Dobra, super, zapisane. Dokładnie tak. Już sobie to zapisuję w swoich notatkach, dobra? Żeby nam nie uciekło. Nie słuchajcie, słyszycie stukanie. Cześć, cześć, cześć. Co możecie zaproponować uczniom? Dobra. Scratch Junior, też interesujący temat. Dobra. Fajnie, jeszcze chwilkę poczekam. I wiecie, moja dzisiejsza prezentacja składa się z jednego slajdu. To jest dobra wiadomość, bo będziemy... od razu przychodzić do działania. Więc nie będzie żadnego wielkiego wstępu, ani wykładu półgodzinnego, ani 15-minutowego. Oczywiście teraz jeszcze czekam, żeby się wszyscy weszli, przywitali, rozchwalali. Dajcie jeszcze 2 minuty na to, żeby ten nasz proces tutaj się rozwinął. O, fajnie, pomysły na dalną realizację projektu. Super, dobra. Też sobie poszukamy. Jest to do zrobienia, wiecie? Bez problemu. Jeszcze sobie sprawdzę, czy otwarłem dla was jedną niespodziankę, którą przygotowałem, znaczy jeden z zasobów, który tutaj mam dla was przygotowany na swoim zapleczu. Tak, mam wszystko, żeby potem już dużo nie klikać, tylko otwierać i iść dalej. Być może z niektórymi z was już się spotkałem gdzieś, to w Katowicach, na pewno w Szczecinie, być może też w Łodzi, przy jakichś innych okazjach. No dobra. To chyba koniec tych powitań, prawda? Okej, zobaczcie. Dzięki super Ani Rakowskiej, cudownej, na którą zawsze można liczyć, mam dzisiaj też tu wasz tablet, którego wy używacie. To nie jest mój tablet, tylko szkolny ze Szczecina. I będę go też wykorzystywał, bo wiecie, ktoś z was byliście na pierwszym spotkaniu? To też jest dobre pytanie. Takim pierwszym, ja i Iwona. Okej, byliście. Dobra. Super. Fajnie. Czyli część z was była, część nie. Okej. No to już wiecie, że ten tablet to jest trochę taka tablica interaktywna wasza, którą możecie z sobą mieć i z której możecie korzystać. Mam dla was też filmiki, które w czasie tego pierwszego spotkania mówiłem, że nagram. One już są, więc też wam wrzucę je, jak to działa. Bo w tej chwili zrobię tak, jeszcze nie zrobię tego na wizji, że uruchomię sobie tablet. To jest pierwsza rzecz. I sobie połączę w taki sposób, żeby był on widoczny na komputerze. A potem będę mógł wam go... O, Liveboard się przydał. Cieszę się bardzo, Elu z Poznania. Okej, zamknij. Super, łączenie z moim komputerem. Już sobie tutaj uruchamiam 192.168.1. Jeszcze potrzebuję tak 2-3. Potem wam powiem, co to za liczby. Będziecie mogli też to zobaczyć. Tak. Okej, już się połączyłem. Bo będę pracował z tabletu. Więc i z komputera, ale głównie z tabletu. Więc będę chciał, żebyście mogli zobaczyć, co na nim robię. Żeby to zrobić, to musiałem go połączyć z komputerem. To akurat jest taka rzecz, której chyba nie wiedzieliście, jak się robi.
jak byliście, bo na pierwszym spotkaniu tego nie pokazywałem, więc teraz wam pokażę. Je, moja sąsiadka jest naprawdę z mojej ulicy, z Nadgłębokiego, ale numer i z mojej grupy. Cześć Monika. Wiem, prywata, no ale jest w projekcie i w ogóle. Fajnie, fajnie. Cześć, cześć. Jak ten, jak będą problemy z internetem, to być może usłyszysz mnie u siebie. Okej. Już to zrobiłem, połączyłem. Połączyłem już tablet i teraz udostępnię wam mój ekran, znaczy mój pulpit w komputerze, dobra? To też jeszcze chwilkę trwa. Nie, tak nie chcę. Chcę uruchomić aplikację, żeby widzieć, co do mnie mówicie. Otwieram ją. Co już się otwiera? Pełny, żebyście widzieli wszystko, co jest na ekranie. No, no. O, jest szansa, że to zobaczymy. Zobaczcie, powinniście teraz widzieć obraz mojego tabletu. Sprawdzę, czy to jest, czy jest to widoczne. Dzień dobry, cześć Wiolu. O, świetnie. Poznajecie? To jest wasz tablet, nie? Tylko pewnie ma trochę inne aplikacje. Okej, dzięki. Iwony Sugier, rock'n'rollową trenerkę też pozdrawiamy. Dobra. To zaczniemy od tego, bo pewnie nie wiecie, jak to zrobiłem, że tablet mam w dłoniach, a wy go widzicie na komputerze, na moim komputerze, na moim pulpicie. To może być taka rzecz, która też może wam się czasem przydać. Śmiało, jak korzystacie, szczególnie jak prowadzicie lekcje zdalne w taki sposób, że uczniowie was widzą albo mogą mieć udostępniony wasz tablet, bo używacie na przykład Office'a 365 albo pakietu Google. Dobra, już mówię jak. Daję wam link, bo to jest link do aplikacji. To się dzieje dzięki aplikacji. Już ją tutaj mam. Widzicie, mam tutaj całe mnóstwo linków dla was dzisiaj, różnych, z inspiracjami. Już, tak, kopiuję. Tutaj jest link. Dobra, to jest link, pod którym znajdziecie aplikację, której ja używam. Uwaga, żeby móc niej używać i żeby móc pokazywać przez internet to, co, przepraszam, przez wasz komputer, to, co dzieje się na ekranie, to potrzebujecie tej aplikacji. Widzicie? Screen Stream. Ona jest tutaj. U góry na prawo od Scratcha Juniora. Jak sobie na nią kliknę, teraz klikam, to ona się otwiera. Widzicie? Zanim dojdzie się do tego ekranu przy pierwszym starcie, oczywiście jest jedna albo dwie reklamy. Te reklamy, one są na dużym ekranie, na dużym formacie, więc żeby je zamknąć, to po prostu klikacie, szukacie tego ukrytego X-a, który najczęściej jest z lewej albo z prawej strony, klikacie sobie i on znika. I wtedy macie coś takiego, że jest start. Klikacie start. Ale widzicie tu taki numerek 192.168.1.23.8091. To ten numerek to jest adres. Adres IP. I wasz, bardzo ważna informacja, wasz tablet i wasz komputer musi być podłączony do tego samego punktu dostępowego do internetu. To znaczy, musi korzystać z tego samego urządzenia, które w waszym domu rozprowadza Wi-Fi. Jak przerywa, to się czasami zdarza, szczególnie dzisiaj w czasach obciążenia internetu. Jeżeli przerywa, można spróbować wejść jeszcze raz. Ja mogę zrobić coś takiego, że ukryję swoją twarz, żeby trochę więcej jakoś, żeby jak gdyby nie transmitować dwóch obrazów, więc ja zniknę z obrazem, będzie bardziej radiowo, będzie tylko mój głos. To może pomóc tym, u których przerywa. Są większe problemy, to zawsze rekomendujemy to, żeby wyjść i wejść jeszcze raz. Jak nic nie słychać, to ja muszę napisać tym, którym nic nie słychać, dobra? Jeśli nic nie słychać, to wyjdź i wejdź jeszcze raz. Ja wiem, że u większości słychać, ale na pewno są takie miejsca w Polsce, że po prostu czasami nie słychać, co się dzieje z internetem. Słuchajcie, jakbym zniknął, to znaczy, że
Monika, sąsiadka, która tutaj jest, zebrała mi cały internet, więc będę musiał połączyć się jeszcze raz. To też się może zdarzyć w czasie tych naszych 2 godzin. W tym tygodniu nie takie rzeczy działy się z internetem. Więc to takie, tak, będziemy ratować. Tu Iwona też jest na tym, a w razie czego do Moniki podskoczy po wiadro internetu, skoro ona ma. Dobra, mam blisko, więc od razu powrócę. O, myślę, że tak, że to będzie, że to nagranie też się pojawi. Okej, okay, i ten numerek to jest adres, który mam wpisany też w link przeglądarki, czy w miejsce, w które wpisuje się adres przeglądarki. Widzicie to, prawda? Jestem incognito, u góry jest pasek, on jest tutaj. I tu mam wpisany ten adres, ponieważ jestem w jednej sieci, to jestem podpięty pod router pięknie i korzystam. I dzięki temu możecie zobaczyć mój. Dzięki temu możecie zobaczyć mój pulpit na tablecie. Aplikacja jest taka. To jest ta aplikacja. Tak to wygląda. Monia oddaje mi internet czasami. Z jednego łącza korzystamy pewnie, które tutaj na tą wieś doprowadza internet. Okej, okay, mamy to. Super. To teraz pierwsza rzecz. Nie chcę zaczynać od razu ze Scratchem Juniorem i ze Scratchem. Chciałem jeszcze zaprosić Was do. Okej. Okay. Do czegoś tak. Do tego, co było też na jedynce, szybciutko, że wiecie, jak działa asystent ekranu i rejestrator ekranu w waszym tablecie. To od razu też chciałem sprostować coś, co było na pierwszym spotkaniu, że mówiłem, że rejestrator ekranu, ten wbudowany, to jest rejestrator ekranu i nagrywa dźwięku. Okej. Okay. On może nie nagrywać dźwięku, ale też może nagrywać dźwięk. Całe szczęście. To znaczy, że jest to wbudowana aplikacja. Nie trzeba niczego więcej instalować, żeby nagrywać internet, przepraszam, żeby nagrywać pulpit z waszego ekranu. Już wam daję link z filmem, jak to zrobić. Ten film jest zrobiony przeze mnie na waszych tabletach, czyli na tych Lenovo. Proszę bardzo, taki prezent. Ciach, możecie zobaczyć, jak to się dzieje. Wrócimy do tego też przy Scratchu Juniorze, jak wykorzystać ten temat. No to teraz pytanie. Mam tę aplikację Toontastic, która jest świetna, którą pokazała mi Agnieszka Chomicka-Bosy, trenerka z Warszawy. I pytanie. Chcecie zobaczyć, jak to działa i co można z tym zrobić dla dzieciaków? To poczekam. Uciekł link. Który link ci uciekł? Uciekł do aplikacji. Uciekł link do aplikacji, która. Dobra, pewnie do tej pierwszej. Śmiało. No jasne, chcecie. Fajnie, dobra. Bo to jeszcze będzie bez programowania, ale możecie też fajnie swoje dzieci na przykład zaskoczyć. W ogóle naprawdę jesteście niesamowici, że w takiej. Myślałem, że będzie mała grupa 5 osób. Będziemy sobie tutaj po prostu pić herbatkę z filiżanek i porozmawiamy o świecie. A was tyle przyszło niesamowite. Okej, okay, dobra, to lecimy z tym. Dobra. Ale i tak będzie mi się miło. No link wrzucam cały czas tutaj. Ewa, cały czas. Dobra. Słuchajcie, teraz będzie pierwsza aplikacja. Pójdźmy dalej. Już. Chcę wam dać link. Tak. Jedyneczkę, proszę bardzo. Patrzcie, ile mam tych okien. Aha, tu jest. Okej, okay, daję wam też link do aplikacji. Proszę bardzo. Jak nie widać ekranu, to naprawdę nie wiem jeszcze, co można zrobić. Oprócz tego, żeby włączyć i wyłączyć. Mam nadzieję, reszta widzi, bo okej, okay, ekran jest. Dobra. Toontastic. Już pokazuję ekran tutaj. Wchodzimy sobie do Toontastica. Otwiera. Zobacz. Otwiera się aplikacja. No tak, to jakieś indywidualne problemy. Okej, okay, dzięki. Otworzyło się.
ścisza, żeby was takie dźwięki z tego nie atakowały. Jak widzicie, jest to w miarę proste, bo tak jak w Scratchu Juniorze, zawsze mówię, że interfejs, jak ktoś projektował interfejs, kto lubi ludzi, to można łatwo się w nim odnaleźć, więc nie mielibyście problemu, żeby po prostu kliknąć sobie w plusik, prawda? Więc klikam sobie w plusik. OK. I wybieram sobie dzięki, bo to mam wsparcie, dzięki Iwona. Więc klikam plusik, najkrótsza opowieść. Opowieść, która składa się z trzech elementów. Widzicie? Trzech elementów. Wszedłem sobie. OK, wiem, zapomniałem. Mam mieć tempo żółwia. Pamiętam z pierwszego. Więc jeszcze wrócę z powrotem, żeby zrobić to w porządku. OK, żeby zrobić to po kolei. Otwarłem. Jak widzicie, mam tutaj trzy sceny. Początek, środek ze słońcem i koniec. Więc wchodzę sobie w początek, klikam na to. Jak kliknąłem, to pojawia się animacja, taka wprowadzająca. Ale kliknę, żeby ona nam poszła sobie dalej. OK. I teraz proszony jestem, tak jak w Scratchu Juniorze, o to, żeby wybrać sobie scenę. Scena, która jest tutaj animacją. Więc wybieram sobie jakąś scenę. Gdzieś pamiętam, było tutaj takie Centrum Nauki Zdalnej. O, tu jest szkoła, ale jeszcze pamiętam, było Centrum Nauki Zdalnej, więc zaraz je gdzieś znajdę. O, jest. To jest nasze centrum dzisiejszej edukacji, widzicie. Nauka zdalna. Więc sobie no, szkołę zrobimy w drugim podejściu, ok? Dobra? I teraz mamy, tak jak w Scratchu Juniorze, będę się odwoływał do tego słownictwa ze Scratcha Juniora, że mam tutaj duszki, duszki, które mogę wybrać. Więc wybieram sobie jakiegoś duszka dowolnego. Okej, okay, jakoś tak mam słabość do tych duszków. I okej, okay, i robota, a co? Nowe technologie. Okej, okay, dobra, Karolina, jesteś. Syreny, ale wiecie, jesteście tacy świetni jak dzieci, z którymi robiliśmy też to ostatnio, bo też prowadzimy zajęcia dla dzieci. Fajnie, fajnie. No wiem, no. Szczecin, widzisz, powinno być bliskie. Chyba jakieś czaple siwe po głębokim latają i dlatego przerywa internet. Okej, okay, mamy trzy duszki. To aż trzy duszki zrobiliśmy. W porządku. Na wasze życzenie. I zobaczcie, mam trzy duszki i mam scenę. I teraz ja na tej scenie zarządzam sobie to, gdzie te duszki będą. Okej, okay, no to mamy tutaj, to nie jest chyba syrena, ale już dobra. Darujecie mi, prawda? Mamy tutaj też robota, mamy powiedzmy cudnego nauczyciela. Okej, okay? I jak zrobię start, to zacznie się nagrywanie. Nagrywanie, wszystko co zrobię, każdy ruch będzie nagrany i będzie też nagrane wszystko co powiem. Mhm. Ośmiorniczka, dokładnie. Tak, tak. Robię start i startuję. Start. O, i scena się rozpoczyna. 3, 2, 1, jak w Hollywood. Ciach, i zaczynam. O, witam w świecie naszej wirtualnej szkoły. Widzę, że mam tutaj super asystenta. Super asystencie, co dzisiaj będzie się działo? Jestem super asystentem i zapraszam was dzisiaj do świata zabawek logicznych. Być może także Scratcha Juniora. A ty tam na dole, hej, hej, co będziesz robił? Ja to będę dzisiaj prezentował świetny program do robienia muzyki. Wasze dzieci mogą być mistrzami tworzenia muzyki w bardzo prosty sposób, a potem będą mogli wam wysłać te projekty do was. No dobra, to jest pierwsza część zrobiona, zapisana. Trochę wam powiedziałem w tym czasie, co będziemy robić w czasie webinaru. O, zmień na chroma, tak, tak, tak. Więc teraz mam to tutaj zrobione. Jeszcze potrzebuję do tego dodać jakąś muzykę. Taką hopeful, pełną nadziei, dobra? Zrobimy tak. I wtedy jak tą muzykę sobie wybrałem, wybrałem ją przesuwając, więc mam nadzieję, że widzicie, że to jest mega intuicyjne, to wtedy w prawym górnym rogu robię sobie zatwierdź. Pach, zatwierdziłem pierwszą scenę. Ona po prostu jest. Mhm. Chciałem, wiecie, teraz koniec jeszcze sobie zrobić. Widzicie? Koniec. I obiecałem wam tą szkołę, prawda? Proszę bardzo, to jest szkoła.
A muzykę skąd? To teraz pokażę. Dobra, syrenka. Spełniam wasze życzenia. W końcu przyszliście tu w piątek o 19. Jakbym mógł postąpić inaczej? I właściwie to trochę też jest tak chyba z tą zdalną nauką. Nie wiem jak tam, jaki przyjęliście model. Ale no też fajnie trochę pospełniać sobie takich życzeń z uczniami. Byle by nie dzwonili do was co 5 minut. Dbajcie o siebie. Szukam tej syrenki, ale wiecie, chyba nie widzę syrenki. Ach, ślepa kura jestem. A, to jest syrenka. Ona jakaś taka zdenerwowana. Dobra. Okej. I daję też tego robota, asystenta, proszę bardzo. Wystarczy dwie postaci. Teraz, okej. No i znowu ten sam model, nie? Czyli start, nagrywam. Okej, ponieważ wszystko się skończyło i znowu wracamy do szkoły. Możemy wychodzić na dwór, nad jezioro. Do lasu. No to teraz spotykamy się w klasie i będziemy się uczyć, ale z wykorzystaniem tych nowych technologii, które do tej pory wykorzystywaliśmy. Więc spróbujemy to jedno z drugim połączyć. Dlatego tej pani syrence na razie niech sobie tutaj usiądzie i tak dalej. Dobra, już nie będę szył. Robię stop. Mamy to. Super, Ania, też się cieszę. Dzięki cyfrowy dialogu o wielu imionach. To taki żart branżowy, wewnętrzny u nas. Potem wam powiem, o co chodzi jeszcze z tym cyfrowym dialogiem w wielu imionach. I jak mam to, to teraz muzyka. Zobaczcie. Jest ta scena. Na dole jest przesuwanie się. Na dole jest przesuwanie. Widzicie? Czek, 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 czek. Mamy przesuwanie. Więc znowu hopeful. Dam do góry. Mam nadzieję, że usłyszycie. Się skończyło i znowu wracamy do szkoły. Możemy wychodzić na dwór, nad jezioro, do lasu. O, ta muzyka i to moje nagranie tutaj, I nie? będziemy Więc się uczyć, ale z start. wykorzystaniem. Okej, tak, Jolu. A ty jutro będziesz na szkoleniu, Jolu? Jolu Mielczarek? Przepraszam, że to nazwisko, ale było wiadomo, którą. No to Jolu, wszystkiego się jutro dowiesz, dobra? Na szkoleniu. Generalnie można, te linki, które daję, wpisuje się w przeglądarkę w naszym tablecie i ona powinna cię przenieść do sklepu Playa. To ci powiem. Z sklepu Playa już bezpośrednio sobie możesz pobrać daną aplikację, a jutro na szkoleniu też się dowiesz, jak to działa. Okej, okay, ten model chciałbym go jeszcze szybko zrobić. Środeczek, to już zrobimy naprawdę szybko, wezmę jednego duszka, żebyśmy poszli dalej. Ciach, okej, okay, jakaś przygoda po środku, bo to najkrótsza opcja. Ciach, klikamy, wybieram sobie zucha. Ciach, niech będzie. To nasz uczeń przecież. Start. Okej. Okay. To będzie bardzo szybka scena. Tak jest, tak się nazywa. Dziękuję Wam za pomoc. Koniec. Mamy to. Tak Zatwierdzamy. jest, tak się nazywa. Dziękuję Wam za pomoc. Tak jest, tak się nazywa. Okej. Okay. Mieliście efekt echa, ale to nie był efekt echa spowodowany technologią, tylko z tabletu. I zaznaczam sobie. Okej, okay, jest świetnie. Tak, webinar jest nagrywany. Tak. I będzie dostępny dla Was. I teraz kończymy. Finish. Super. Jest. Mamy to, nadajemy tytuł, więc piątkowe spotkanie. To robię piątkowe. Nawet dyrektor. Super. Super nauczyciel, a czemu nie? Super nauczyciel. Zatwierdzam. Dziękuję, dziękuję za pozdrowienia z 51. Cześć, Basiu. Pewnie byliśmy razem na szkoleniu, prawda? O jakim szkoleniu mówiłem? Jej, bo wiecie, większość z Was jest już po dwóch szkoleniach i realizowała, realizuje z dziećmi zajęcia po prostu. A są tacy, którzy utknęli w połowie, więc dla tych, którzy utknęli w połowie, jutro mamy takie pierwsze spotkanie. Dobra, to mamy już zrobione. Cały piękny nasz projekt, możemy go zobaczyć, ale nie będziemy go oglądać, bo nie o to chodzi. Mogę go teraz eksportować. Mam ten projekt, mam ten film, który został zrobiony. Klikam tu eksport. Biorę. Zapisuję w Twojej bibliotece zdjęć. Photo library, nie? Czyli bibliotece zdjęć.
Otwieramy. Jak widzicie, się przesyła. To troszkę trwa. OK. W tym czasie, jak to się przesyła, to nie chciałbym mieć takich przestojów. Nie ma problemu. Fajnie, że jesteś. To w ogóle nie ma tutaj problemu. To zrobię wam taką przerwę. Tamto się mi tutaj na tablecie bąbluje. A pokażę wam następującą rzecz. OK. Trener mózgu. Mam taką swoją ulubioną stronę. Jak pracowałem w szkole podstawowej jako Magda, gdybyś gdybyś miała być na tym szkoleniu, to byś już dostała informacje na jego temat, więc to jest szkolenie zamknięte tutaj. OK? Jeśli chodzi o to, o którym mówiłem, o sobocie. Dobra, dzięki. Wrzucam tutaj link. Bo to się, to się już przesłało. Dobra, to nikt nie dostanie. Nie zdążyłem. Gdzie jest udostępnienie ekranu? Okej, tu jest. Chwilkę, bo się zgubiłem. Chyba zamknąłem sobie w ogóle. A nie, tutaj jest. Okej, jesteśmy w tym miejscu. Dobra, jak mamy tu już. Dzięki, Iwona. No, no. Dobra, zdjęcia. Zobaczcie, jesteśmy w zdjęciach. I nie twórz kopii zapasowej. Nie chcę kopii zapasowej. Mam tutaj w zdjęciach już ten film. On jest. On tutaj jest zrobiony. Jak uruchamiam go, to zobaczcie, chodzi mi świetnie, że już jesteście po wszystkich weekendach. Tak myślę, większość z was zdecydowanie jest. To zobaczcie, w lewym dolnym rogu jest znaczek share, czyli udostępnij. OK? I jak mam znaczek share, udostępnij, to klikam na niego. I tak, zezwalam aplikacji zdjęcia na dostęp do kontaktów, jak najbardziej tak. Mam nadzieję, że inni mnie słyszą. Ewa, jak nie słyszysz, to nie wiesz, że warto wyjść i wejść jeszcze raz. Dobra, dzięki. I tutaj mam na dole, widzicie, YouTube. Najczęściej takie rzeczy przesyłać najlepiej na YouTube'a, czyli jak stworzycie film dla uczniów, jakiś wprowadzający w tematykę, krótki, zabawny, albo na rozluźnienie, albo jakimś zadaniem. Myślę, że widzicie, że to jest proste, że łatwo to zrobić. O, zostań w domu film. Też będzie motyw zostań w domu. Jak to w Scratchu albo w Scratchu Juniorze wykorzystać. Więc mamy tutaj piątkowe. Klikam na YouTube'a. Udostępnianie aplikacji. I jak macie swoje konto, o, widzicie? Wybiło mnie z udostępnienia ekranu. Jeszcze raz. Dobra. Jestem tu z powrotem. Jak macie konto na Gmailu, to macie też konto na waszym YouTubie. Więc jak macie to konto, to wtedy wchodzimy sobie do YouTube'a, klikam. Mam nadzieję, że nie rozłączę, że to nie jest z tym związane. OK, mamy to. Chcę się tu zalogować. Super. Zezwalam YouTube'owi na dostęp do moich zdjęć. Tak, dzieci tęsknią za zajęciami i też jakoś możecie w taki sposób też wysłać im coś fajnego, pozytywnego, ciepłego, dobrego, jakąś fajną energię, coś zaskakującego. Też przecież można zaproponować, żeby stworzyły swój film albo skreczył właśnie jakiś projekt, to przyjdziemy sobie dalej. Tak, dzięki Iwona, dokładnie tak. I zobaczcie, tytuł, nie? No to możecie napisać, że to jest po prostu niespodzianka. A co? Prawda? To już ty. Możecie tutaj opisać, co to jest dla klasy trzeciej A, za którą
Wszyscy ze sobą tęsknimy, ale mam nadzieję, że ten film Wam pomoże albo Was zainteresuje, jeśli zrobimy coś wspólnie razem w sposób online'owy na przykład, nie? Więc też możecie tutaj dać opis, który oni przeczytają. Widzicie, co trzeba tu zmienić? Prywatność. Film teraz byłby... Nie trzeba przez tą aplikację, którą dałem, wchodzić przez Facebooka. W ogóle to nie jest konieczne. Po prostu trzeba zamknąć reklamę. To nie jest potrzebne. Tylko ważne, żeby ściągnąć tą samą aplikację, którą ja mam, bo ich jest dużo. Prywatność, niepubliczne. Wtedy nie są ludzie w stanie wyszukać tego przez Google'a. Tylko wasi uczniowie, którzy będą mieć wasz link, będą mogli sobie ten film zobaczyć. Więc ja go przesyłam, a potem go odgrzebiemy w moim YouTubie, dam wam link i zobaczycie, że on jest dostępny, że wy go możecie mieć. Na takiej samej zasadzie jest udostępniony ten link związany... O, znikło. Ten link związany z opowieścią dotyczącą tego, jak nagrywać z ekranu. To też jest zrobione. Widzicie, kod mi się dołączył. Muszę poczekać, bo wybiło mi. Zamknij. OK. Mobile to PC. Dobrze. Jeszcze raz udostępniam. Zamknij. Start. Debije, jak widzicie. Internety. Szczególnie, że... OK. Teraz tego... Widzę, nie działa mi to. Więc pójdziemy, skorzystam z czegoś innego. Całe szczęście możemy przejść sobie teraz na komputer, bo dobra wiadomość. Pójdziemy sobie w stronę Scratcha Juniora, ok? A potem wrócimy sobie jeszcze do aplikacji. To na później, jak będzie trochę czasu na... zrobimy sobie przerwę taką, w sensie przerwę na trochę innych aktywności. Słuchajcie, ze Scratchem Juniorem jest tak. Proszę bardzo, cieszę się, że ta pierwsza rzecz już Wam się podoba. Tu już widzicie, nie? Już się coś zaczęło ze Scratchem Juniorem, bo mamy też dla Was coś przygotowanego. To też szybka anegdota dotycząca tego, że ja dzisiaj chciałem przetłumaczyć jeszcze rzeczy ze Scratcha Juniora, a okazało się, że Joanna Ponocelic już się przetłumaczyła. I mamy starszą wersję, w związku z tym przetłumaczoną i nowszą. Zaraz też to dostaniecie. To też dla uczniów. Zdjęcie na pulpicie to jest takie zdjęcie, które tam mi, wiecie, Windows wrzucił. Tak. Dobra. Pewnie o tym wiecie, że Scratcha Juniora można mieć też na komputerze. Jak to zrobić? O, proszę bardzo. Już całe szczęście. Scratch Junior może być zainstalowany na Windowsie jako plik exe. Więc wasi uczniowie też mogą to zrobić. Oczywiście wy macie tablety, więc spokojnie możecie go używać na tabletach. I słuchajcie. Korzystacie często z Juniora generalnie? Jak tam, a właściwie co do tej pory robiliście z Juniorem? To też jest takie dobre pytanie. Jak to u was wygląda ta przygoda juniorowa? Poczekam chwilę. Zrobię sobie wody, herbaty. Ten junior, którego tu widzicie, to jest junior wersja komputerowa. Okej, niewiele. Dobrze. Część niewiele. Potem będę chciał się jeszcze połączyć z juniorem, z tabletem, bo to daje jeszcze inne możliwości. Fajnie. Nawet dla dzieci proste programy. Super. Cieszę się bardzo. Dobra. Gratuluję, Klaudia. Scratch jest trudny dla dzieciaków, a Scratch Junior? Proste gry z dziećmi. Tylko duży Scratch, okej? Okay. Scratch jest trudniejszy. Gdzieś takiej też metodyce, bo jednak jesteśmy nauczycielami. Metodyka jest takim trochę sercem też naszej pracy. Sercomózgiem. To tak, najpierw Scratch Junior zdecydowanie. Po to, żeby dzieci to złapały, poczuły. I potem można ze Scratcha Juniora, jak im zacznie brakować funkcji, a prędzej czy później im zacznie brakować funkcji, będą sobie przychodzić do starszego Scratcha. To jest mój Scratch na komputerze, co tutaj macie. Jeszcze raz, żeby nie było, że zaraz coś powie, daj linka, to ja już tutaj wrzucę, tak mi dzieci nauczyły. Super, Ania, dokładnie tak. Scratch Junior tutaj intuicyjnie rozwiązany. Będę chciał wam pokazać trochę sztuczek różnych. Okej. Okay. No dobra, bo jak to
Super, historyjki w Scratchu Juniorze, fajnie. I te historyjki spokojnie można tworzyć. Ja zawsze też zapraszam do tego, żeby jak prowadzę sobie szkolenie to stacjonarne, żeby w końcu żebyśmy doszli do takiego momentu, w którym stworzymy swoje projekty, ale jakieś projekty w temacie edukacyjnym. I teraz często pojawia się w tych schematach różnego rodzaju, na przykład matematyka i robienie zbiorów. I też możecie zrobić taki, jeżeli macie pierwsze klasy i bawicie się zbiorami, to możecie przygotować projekt na przykład ze zbiorami. Chciałem wam pokazać, jak to zrobić, żeby za dużo się nie napracować, bo jest taka sztuczka. Jak zrobić zbiory w Scratchu Juniorze? Bo generalnie jest tak, że pierwsza myśl, która mi też przychodzi do głowy, nie wiem jak wam, to jest taka, że wezmę duszek jabłko i wezmę sobie na przykład pięć duszków jabłek albo pięć kotów. Super, tak, jest z tym dużo radości, bo też o to chodzi, że to ma być radocha i odkrywanie. Wiecie, jak pierwszy raz dajemy dzieciakom, albo też wam, nauczycielom, jak daję juniora, to mówię, to zobaczcie, jak to działa, sami to poeksplorujcie. Okej, to mam nadzieję, że troszkę się poczujemy z tym dobrze, ci, którzy tego potrzebują, i też będzie trochę inspiracji. Dobra, zaczniemy, okej? Robię sobie tutaj plusik. Plusik to wiecie już, że to jest nowy. Że plusik to jest nowy duszek. I wybiorę, obiecałem wam te zbiory, prawda? Więc wezmę sobie, o, tu mam grzyba. Haha, mam grzyba. Okej? Widzieć rozmówcę. No, nie będę się pojawiał, bo nie chcę, żeby ci, którzy mają trudniej, w ogóle nie mogli korzystać z webinaru. Okej. Wiecie, jak się dzieje? A, Afanaski, Syrenka. To mamy grzyba. Ale jakbym chciał teraz zrobić zbiór na przykład czterech grzybków, no to musiałbym je dodawać, ale zabraknie mi tu miejsca. Wiecie, że szybko zabraknie miejsca, bo Scratch Junior to ma ograniczoną liczbę tych duszków, którymi możemy pracować i w zależności od sprzętu, mogą to być cztery duszki, może być ich więcej, bo to wszystko zależy od urządzenia, z którym pracujemy. Super, Anaruk. Wiecie, był taki moment, a to nie jest Anaruk, tylko zaczarowana zagroda, gdzieś w lutym, że jak przychodziłem do szkół, do moich dziewczyn, z którymi pracuję i do dzieciaków, to wszędzie stały różne igla, robione z chrupków, robione z innych rzeczy. No, takie tam historie. Dobra, to chcielibyśmy jednak mieć ten zbiór. Jak to zrobić? Popatrzcie, wchodzę sobie w pędzelek i całe szczęście mam tutaj stemplowanie. Okej? Mam stemplowanie. Jak kliknę sobie na niego, pojawia się drugi. Ha! Znacie tą sztuczkę? Może niektórzy z was znają. I patrzcie, stempelek. Robię. Ciach. Dwójeczka. Mam trzy grzyby, prawda? Okej, są trzy grzyby, super, zrobione, zatwierdzam. Jeszcze, zobaczcie, mogę zrobić sobie naprawdę tutaj zbiór, że jak sobie narysuję. O, z masy solnej było. Z kostek cukru, dokładnie, tak. Cześć Iwona z Krakowa. Witam również. Okej, mamy zbiór piękny grzybów, nie? Mamy trzy grzyby. Proszę bardzo, jest zbiór? Jest. I widzicie? To jest jeden duszek. Jeden duszek. Mamy go. Teraz mogę zrobić na przykład drugi zbiór. Okej? Robimy drugi zbiór. Jak go zrobimy? Prosta rzecz. Prościutko tutaj plusikiem pod grzybkami. Mamy to. O, problem z internetem. Już sobie wezmę te słynne jabłka, które chciałem, prawda? One gdzieś tu mieszkają. Mamy jabłko. I znowu. Wchodzę do czegoś takiego, czyli do naszego edytorka, stempelek, białą kursor i białą tablicę. Odświeżyć, spróbować wejść jeszcze raz. Dwa jabłka, biorę sobie rysowanko. Ciach, 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 mam to. Okej, gdzie stempelek? Już pokazuję. Dobra. Zobaczcie, z prawej strony mam tutaj możliwość łapania rzeczy, widzicie? Do przenoszenia, tak? Mam możliwość obracania też. O, widzicie? Obracam sobie. Mogę zmienić
kąt, pod którym to leży. Tu mam też stempelek, żeby zrobić sobie kopię. Jak kliknę, to zrobię sobie kolejne jabłko. No to nie wiem, Małgosiu, z jakiej przeglądarki w Chromie jesteś? Spróbuj Firefoxem na przykład wejść. Okej. I teraz mamy możliwość też tutaj nożyczkami, żeby sobie wyciąć. Okej, jak widzicie, znikło. To są te rzeczy. Fajne jest też zdjęcia. Ktoś się bawił zdjęciami? Pobawimy się na tablecie, jak już się pogodzi i tutaj się połączy. Okej. I mamy też wypełnianie kolorem, czyli korzystam sobie tutaj z tych rzeczy. Okej, nie korzystaliście ze zdjęć. To czy jak część z Was nie korzystała, to myślę, że i tak warto to pokazać. To w następnym podejściu. No i jak mam dwa jabłka, okej, to mam dwa zbiory, prawda? Teraz mogę sobie zrobić trzeciego duszka. Okej, trzeci duszek to będzie tutaj liczba 3. Zrobię sobie pisanie w lewym rogu. Widzicie, tu też, to pewnie wiecie, że rysowanie dowolne, okrąg, kwadrat, albo prostokąt, jeszcze nawet bardziej, bo jak go rozszerzę, to będzie prostokąt, trójkątne kształty, grubość linii, ok, i napiszę sobie liczbę 3. Liczba 3, bo to taka prosta gra ze zbiorami, że trzeba zaznaczyć odpowiednią liczbę. Jak robicie sobie sumy zbiorów albo przeliczanie elementów w zbiorze, to jak najbardziej można to wykorzystać. Jak to może działać? W sensie, że chcielibyśmy zrobić tak, że jak jest trójeczka, no to jak kliknę w 3 tutaj nasze grzybki, to będzie działało i powie OK, a jak kliknę w 2, to może powiedzieć, że to jest, tutaj są dwa jabłka w zbiorze i spróbuj jeszcze raz na tej zasadzie. Więc może ktoś tam rzuci pomysł, jak to może działać, a ja w tym czasie jeszcze spróbuję się dogadać z moim systemem do udostępniania ekranu, bo bardzo bym chciał, żeby to nam działało dzisiaj tutaj. Uruchamiam. Czy dzieciaki sobie dają radę z instalacją Scratcha? O, tak, znaczy raczej z pomocą rodziców dadzą sobie radę. Na pewno z tym linkiem, który wcześniej dałem, tam jest opisane szczegółowo, gdzie ściągnąć. No i też lepiej, żeby młodsze dzieci jednak instalował im ktoś dorosły rzeczy. Najczęściej, szczególnie 1-3 na komputerze. Żeby wiedział też, co tam wchodzi, żeby nie kliknęły jakiejś dziwnej rzeczy, której byśmy nie chcieli, żeby były na komputerze. Nie? Tak samo jest z tabletem. Chyba, że już są naprawdę wyuczone. To wtedy... Okej, start. Jak tam? Widzę, że to dzisiaj też... O, dobra, start. Dobra, to jest szansa, że to zadziała. Zaraz do tego wrócimy, ale wróćmy tutaj. Czytam sobie, co tam się dzieje. Przejrzę nagranie później. Okej, to jakieś pomocy techniczne. W porządku, więc jak mam te grzyby i chcielibyśmy, żeby grzyby w ogóle powiedziały nam, że okej, tutaj jest 3, brawo, po kliknięciu. To powiedzcie tylko, która szuflada, od której szuflady zacznę. Dzięki. Super, żółta, pewno. I wiadomo, zazwyczaj zaczynamy od zielonej flagi. Tak, super, Wiola, dokładnie. Ja tak myślę, że rodzice, no. Jednak dbamy o bezpieczeństwo naszych dzieci. I to ważne. Jak prześlecie rodzicom to, co wam wysłałem, to będą w stanie też bez problemu zainstalować. Gdy dotknie, świetnie. Gdzie kod się układa? Danka, zobacz. Tu na dole mamy pole robocze. Tylko, że jak chcę zaprogramować grzybki, to teraz tu mam nawet trójkę, która mi podpowiada, że to jest duszek z liczbą 3. A jak chcę duszka z 3 elementami w zbiorze muchomorów, więc wchodzę sobie tutaj, muchomorka. I w tym białym pasku na dole układa się kod, to jest obszar roboczy. Dokładnie tak. I teraz wchodzę sobie i przeciągam. Przeciągam sobie ducha i to oznacza, że nie zaczyna się program realizacji od zielonej flagi, tylko zaczyna się od dotknięcia duszka
jak dotknę duszka, to coś się wydarzy, nie? Więc jak, co się może wydarzyć? Okej, okay, na przykład duszek, to też są takie rzadziej pokazywane elementy, że może duszek zrobić się trochę większy, potem trochę mniejszy, na przykład o 4. To znacie? A, odgłos chcieliście. Proszę bardzo, będzie odgłos. Okej, okay, odgłos. Mógłbym też nagrać swój głos, że to jest 3, wy moglibyście, ale zrobimy sobie standardowo. Tak. Tak, zrobię krótki, oszczędny tekst, ok? Żeby już tutaj nie pisać, żebyśmy sobie pobiegli też dalej. I oczywiście zamykam sobie temat. I teraz, jak to zadziała? Sprawdźmy sobie, bo to też wczoraj miałem też webinar o Scratchu, o Resniku, profesorze, który jest mistrzem i liderem w ogóle społeczności Scratcha. On go wymyślił też, ma cały zespół i mówi, jak on robi projekty, to też mówi, zacznij od prostych rzeczy, to do tych, którzy jeszcze nie czują Scratcha Juniora. Zacznij od czegoś, co potrafisz, co jest proste i zobacz, jak to działa. Nie mierz się od razu z tym, że musisz robić, wiecie, drugie Google stworzyć. No nie, coś prostego. I teraz jak kliknę na trójeczkę, aha, uruchomię projekt, klikam na trójeczkę. Widzicie, co się stało? Powiększyła się, zmniejszyła i robi się tak. W ten sposób to działa. To samo zrobiłbym z dwójką. Ale myślę, że jest to dla was jasne. A znacie wykorzystanie wysyłania kopert? Nie ma sprawy. Będzie. Dobra. Zrobimy sobie wysyłanie kopert. Możemy zrobić wysyłanie kopert, ale to zrobimy sobie za chwilę. Ok, skąd liczba 3? Bo liczbę 3 stworzyłem sobie w edytorze, który jest dostępny. Kiedy wchodzę sobie i robię nowego duszka, to ja mogę wziąć pustą kartkę. Ona jest tutaj, Lucyna. Wchodzę sobie na pędzelek i rozpisuję sobie po prostu nową liczbę. Sam ją napisałem, ponieważ nie ma duszków z liczbami. To ja tą liczbę stworzyłem. I jak zaznaczę, to ona się pojawiła. Widzisz, jest jedynka. Została zapisana. Tak, tak. Ale ponieważ nie chcę tej jedynki, to przytrzymam. Jak przytrzymałem, to wiesz, że w taki sposób się kasuje, nie? X? Nie ma już jej. Ok. Chcecie pobawić się wiadomościami. Więcej osób chce. Tak tylko sprawdzę. Zobaczyć, jak to działa. Sprawdzę, jak tam na łączach u was. Jeszcze w tym czasie. Ja już, okej. Okay. Tu jesteśmy. Jak tam z widownią? Czy wszyscy już uciekli? Czy nie? O, jest. Ja, ilu was jest? Miałem tego nie oglądać. Jesteście niesamowici. Wy naprawdę chcecie się uczyć o tej godzinie? Niesamowite. Dobra. Chylę ukłony, chociaż tego nie widzicie przed wami. Nie widzicie. Dobrze, słuchajcie. To zróbmy jeszcze tak. Jakby tą wiadomość, jak te wiadomości działają? Okej, okay, wiadomości w Scratchu Juniorze to jest coś takiego, że macie zabawę z kolorami. Widzicie? One mieszkają sobie w żółtych. One mieszkają sobie w żółtej szufladzie. I najczęściej. Okej, okay, wiem, dlaczego nie działa pieczątka u ciebie. Mhm. Jest na to rozwiązanie. To jest bardzo ważna rzecz. Spróbuję przejść do tego tabletu w tym momencie. Bo ucieknę, naprawdę. Nam to ucieknie. Staram się bez chaosu, spokojnie. Ale też nie chcę, żeby rzeczy, które są ważne, uciekły. Troszeczkę idę za wami, już widzicie, tak jest. No ale jestem tu dla was, skoro jesteście. To będę tutaj spełniał wasze życzenia. O, zobaczcie, wejdę sobie do Scratcha Juniora w tym miejscu. Wersji laptopowej. Scratch Juniorze, gdzie jesteś? Tutaj. Proszę bardzo. Ponieważ różne urządzenia mają różną kalibrację. Znacie te numery z kalibracją w tablicach interaktywnych, nie? Coś się przesunie i nie działa, nie? W ogóle. Oj, tak. No to rozumiecie, że to też jest tak, że trzeba sobie w temacie tutaj działania tego edytora grafiki trzeba się pobawić z kalibracją, nie? Oj, tak, lubimy, nie? Dobra. Słuchajcie, dla tych, którzy potrzebują jeszcze wolniejszego tempa, teraz przyniosłem się z komputera z powrotem na tablet.
Widzicie teraz obraz z tabletu. OK? Mam tutaj naszego kota. I w tym kocie zrobię w tym projekcie nowego duszka. I tym duszkiem będzie to, co było wcześniej, żeby wam nie mieszać. Oczywiście nie będę tego projektu tutaj robił, ale wezmę jabłko. Klikam na pędzelek. Super, Viola. Cieszę się. I zobaczcie, jak teraz wezmę, zaznaczyłem, widzicie, pieczątkę, to ona też nie działa. Dlaczego? Bo ten obraz w waszych tabletach, więc pracuje na waszym tablecie, u was to rozwiązanie nastąpi w taki sam sposób. Bierzecie dwoma palcami na tej grafice, na której znajduje się jabłko, na tym arkuszu i zmniejszacie, widzicie? Zmniejszam, zmniejszam, zmniejszam. Do najmniejszego, jak się da. OK? I dzięki temu dostosowałem kalibrację, czyli jak gdyby programu do mojego urządzenia. I teraz jak mam tutaj pieczątkę, klikam, pieczątka działa. Widzicie? U was też zadziała. Czym zmniejszyłem? Dwoma palcami. Tak jak się rozszerza obrazki, które się ogląda. Widzicie? Dwoma palcami. Ja mogę włączyć kamerę teraz, na moment. Włączę kamerę. Zobaczcie. Jest kamera. A, to będzie trudne. Ale spróbuję, stanę i zobaczcie, żeby wszyscy widzieli. O, dwa palce. A, widać? Powiększam, pomniejszam. Czyli tak jakbyście, wiecie, jak dziecko, które zna tablet od pierwszego roku życia i chce rozszerzyć zdjęcie albo zmniejszyć zdjęcie w gazecie, nie? To tak działa. Widać. Dobra. Super, że wiecie. Okej. Okay. Tu się wyłączę. Ja to naprawdę jestem ja, nie jestem botem ani androidem. Okej. Okay. Fajnie, że działa. To tak działa. To wrócę sobie, na razie zostawię ten tablet, bo wrócę do naszego projektu, który mamy na komputerze. To jest powrotem... A to nie jest ten projekt? To jest nasz projekt. Okej. Okay. To jak to mamy? To słuchajcie. Chcemy zrobić tak, że jak kliknę w tą trójkę, to ona... To nam to pięknie zadziała. I chciałbym, żeby była, kolejne kroki były takie, żeby pojawiła nam się nowa plansza. Nowa plansza. Lepiej z twarzą. No mogę się włączyć, jak nie będzie wielkich protestów, że wam zacina. Proszę, wiem, lubicie kontakt z ludźmi, szczególnie w dzisiejszych czasach. To ja naprawdę tu jestem. Dobra? Okej. Okay. Mogę też, jak już... Mogę mój... proszę bardzo. To ja, naprawdę jestem. To jest mój eksponat ostatni. Okej, okay, dobra. To koniec. Lecimy dalej. Słuchajcie, spróbujmy pójść w taki sposób, ale ten czas leci. Już przestanę tyle nawijać dookoła. Chcieliśmy zrobić tak, że jak kliknę w trójkę, to jest dobra odpowiedź, żeby przejść do następnej planszy, do następnej sceny. Po lewej stronie otwieramy sobie... Przeczytałem to, że 5 osób przybyło. Ciekawe, co będzie, jak zacznę żonglować. Jak po lewej stronie dodaję sobie duszki, to po prawej stronie wiecie, że dodaje się sceny. OK? Tak, tak, tak. Dobra. Dodaję sobie kolejną scenę. Niech to będzie ten ogórek, bo widzicie, na tablecie jest Scratch kod, a w wersji komputerowej jest z melonikiem niebieski ogórek, tak go nazywam. Dobra? I teraz chciałbym, żeby była taka akcja. Klikam na trójkę, znaczy klikam na trzy grzybki i wtedy trójka zatańczy, bo się ucieszy, zniknie i dopiero wtedy przeniesiemy się do drugiej planszy, OK? I to jest tak, że najczęściej wiadomości, ja to mówię, że wiadomości, widzicie tą piłkę z żonglerki, widzicie, nie? OK, mam jednego duszka. Ten duszek coś robi. Bla, bla, tam idzie sobie. Aha, są dwa duszki, jeden i drugi. Jeden duszek jest i on mówi cześć, jak się masz, do tego drugiego duszka. I ten drugi duszek... że ten drugi duszek ma mu odpowiedzieć. Żeby ten duszek wiedział, że ma mu odpowiedzieć, to on musi wiedzieć, że ten pierwszy skończył. Więc ten w kodzie, ten pierwszy musi mieć przesłanie wiadomości. Masz wiadomość, nie? Żeby wiedział, że ten ma mówić. Więc wiadomości często wykorzystuje się do tego, żeby duszki ze sobą współdziałały, żeby robiły dialogi, teksty. W ten sposób to działa.
I teraz robimy tak, że mamy tutaj to, że to działa i chcemy, żeby nam po tym, co tutaj mamy, dotknąłem duszka, powiększył się nasz zbiór, zmniejszył się, był dźwięk, była odpowiedź tak. I mamy tak, że chciałbym, żeby teraz trójka po tym całym, po tej sekwencji, która tu była, żeby trójeczka nam zadziałała. No to teraz biorę sobie. Świetnie, dzięki Sławek. Kolejna wiadomości, na pewno. Wyjmuję wiadomości. I dla tych, którzy tego potrzebują, jeszcze też tempo żółwia, nie? Otwieram. Widzicie, tych wiadomości mają różne kolory. Mogę je zmieniać, ale zostanę przy pierwszej. Jest sześć kolorów. Sześć kolorów. Umieszczam tutaj. To znaczy, że po tym, jak te grzyby to wykonają, ten zbiór grzybów, to się pojawi, to on, grzyby wyślą wiadomość. Do kogo mają wysłać wiadomość? Do drugiego duszka, którym jest trójka. Super! Świetnie. Więc wchodzę do trójki. I w tej trójce, co tutaj mam takiego? W tej trójce mam coś takiego, że nie zaczynam od zielonej flagi, tylko świetnie, koperta. I to jest dość proste też do wytłumaczenia, bo koperta, która pozwala na to. Tak, widać twoje komentarze, Doroto ze Szczecina. Okej, mamy otwartą kopertę i to znaczy, że pomarańczowa koperta została wysłana, pomarańczowa koperta została otwarta. To znaczy trójka wchodzi do gry. I trójeczce zróbmy jej tam, że niech sobie podskoczy z dwa razy. I to wystarczy, jestem leniwcem, nie będzie mi się tutaj bujała. Bo szybciutko to zrobimy, bo przecież jeszcze przed nami troszeczkę innych rzeczy. Jak to mam? A, zniknie, dzięki, widzicie? Czujni jesteście i słuchacie tego, co mówię. Wow. Nie ma sprawy, pracujesz nad uczniami, też nieźle, Dorota. No i teraz mamy coś takiego, że chcemy, żeby przejść do drugiej planszy. To druga plansza. Wiecie, gdzie jest, nie? Druga plansza jest w czerwonym. Pojawił się nowy klocek. Super. To wiecie. Część z was już ma tego juniora opanowanego, widzę. Dobra, jak to mamy? To powinno nam zadziałać. Zrobię sobie. Wiecie, ta asekuracja powinna zadziałać, nie? No bo nigdy nie wiadomo. Trójeczka, klikam. Tak, wiadomość wysłana. O, jak zatańczyła. Znikła i do trójeczki się przenieśliśmy. W ten sposób. Jeszcze pójdziemy sobie w projekt, w którym wykorzystamy sobie więcej wiadomości, dobra? Żeby było więcej kolorów, żeby zobaczyć, jak to działa. Zrobimy sobie to już na tablecie. Bo też to jest teraz taka sytuacja, w której Scratch Junior ma to do siebie, że wiecie, no nie wyślecie tego uczniowi. W sensie nie wyślecie tego projektu, żeby go utworzył. To jest to. Ten ogórek. Na czterech porach roku fajnie wychodzi to ze scenami. Dokładnie tak. Ale możecie taki projekt nagrać. Możecie go nagrać z wykorzystaniem swojego tabletu i funkcji nagrywania ekranu, którą wam udostępniłem. I w taki sam sposób, jak wysłałem tą animację z tego 3D na swojego YouTube'a, spróbuję na niego wejść. Uwaga. To ona już tam, to już tam mieszka, to zdjęcie. Okay. Czy przepraszam, ten film. I możecie wtedy nagrać animację, to co zrobiliście w juniorze, żeby pokazać coś uczniom. I możecie, twoje filmy tutaj są. Otwierają się. O, zobaczcie, niespodzianka, pamiętacie? To robiliśmy jakieś pół godziny temu. Klikam na niespodziankę. I ona tu już jest. Ale nie znajdziecie jej przez Google ani przez YouTube'a, przez wyszukiwarkę. I teraz mam funkcję udostępnij. Ten link jest rzeczą, która daje dostęp do tego nagrania. Jak w taki sposób przesyłacie rzeczy na YouTube'a, jak to zrobiłem wcześniej, to możecie dawać swoim uczniom linki i tak jak wy teraz możecie zobaczyć, że to tam jest. I niezależnie od tego, czy to był film z tej animacji 3D, czy to był film obrazujący jakiś projekt wiosna, lato, jesień, zima w Scratchu, dla was dostępny,
to możecie to zrobić. Zresztą projekt Wiosna, lato, jesień, zima, no chyba nie będę go wam pokazywał, ale mogę wam dać do niego fajny scenariusz od razu. Tak na żywo teraz, freestyle po prostu internetowy. Tak pomyślałem, że ten scenariusz jest tutaj. Scratch Junior, wchodzimy do Scratcha Juniora. Gdybyście potrzebowali, jak to działa też z wiadomościami, to proszę bardzo. Mamy to tutaj. Ok? Dobra. To teraz, ponieważ jesteśmy w połowie naszego spotkania, to jest taki moment, żeby trochę, wiecie, od tej logicznej strony trochę uciec, od tych różnych prezentacji i kodowania. Bo ja ostatnio tam przygotowuję różne rzeczy i znalazłem też fajną zabawę. Znaczy zabawę. Świat muzyki, bo w ogóle ostatnio stwierdziłem na niektórych webinarach, że kiedyś chyba chciałem być DJ-em i teraz mogę to sobie troszeczkę uskuteczniać. Tu są różne rzeczy, które mam, ale to jeszcze wam dam, bo tu mam z juniora też dla was niespodzianki, ale dam wam link i uruchomię to. To jest fajne, wasze dzieci mogą być twórcami. A to zostawię, ten mózgowy trener mózgu. Znacie to? Mhm. Mam nadzieję, że nie 100% na sali. Ale fajnie. Dobra. To jest prościutkie i fajne. Tylko uruchomię sobie. A to co? Dobra. Odpalam. Patrzcie, to jest link. Link. I teraz świetna rzecz. Bardzo prosta. Uwaga, zdejmę słuchawki, żeby też słyszeć, żeby nie było za głośno. Słyszycie? Potrzebuję was widzieć. Uruchomiłem aplikację z adresu, który wam dałem w przeglądarce i teraz pojawiła się tutaj kratownica. Bawicie się na tablicy, dokładnie. Mamy to, prawda? Dźwięki. Ja nie jestem muzykiem, ale wiecie, stworzyłem też swój utwór, ale gdzieś ten link posiałem, teraz nie będę go szukać. No i dokładnie to, macie tu też rytmy. Możecie sobie zmieniać muzykę, piano. Nawet jak chcecie do juniora mieć jakiś podkład, to też można go tu zrobić, bo w juniorze możecie sobie ściągnąć dźwięk z kamery. I będziecie mieć podkład swój własny, albo dzieci stworzą swój własny podkład muzyczny do działania. Jak to działa? Biorę tu. I tak dalej, nie? Można zmieniać też tutaj, jak ktoś to zna, długości, skali, liczbę tych kwadracików. Że tak powiem, jeśli chodzi o bity, to też jest niezła zabawa. Ja się tym ubawiłem nieźle. Oktawy można zmieniać, tak? Środkowe C, dwie oktawy, może być tego więcej, nawet mam, o, a co? Trzy oktawy. Proszę bardzo, już się zwiększyło, nie? Możecie zmieniać sobie też tutaj instrumenty. Mamy instrumenty, syntezator, to już będzie inny dźwięk. Ale też można sobie przyspieszyć tempo, jak najbardziej. I się bawimy, nie? Ja się tym bawiłem. Tak, można nagrywać śmiech, tu jest mikrofon, śpiew. Nie będę w piątek o 20:05 wam tutaj tego śmiechu wrzucał, bo znaczy tego głosu, bo będzie dużo śmiechu. Nie zaśpiewam wam. Ale świetna rzecz, ale to nic. Najlepszą rzeczą jest w tym coś jeszcze innego, że oprócz tego, że mogę nagrać to na tablecie, kiedy korzystam ze Scratcha Juniora i mieć swój własny podkład rytmiczny, muzyczny, to jeszcze wasze dzieci, jak też im napiszecie, które kolory są jakimi dźwiękami i napiszecie im, jak ten blaskotek po kolei ułożyć, bo pewnie się to da zrobić, tylko na ten moment to chyba przekracza moje możliwości na ten moment, to można zrobić save. Zobaczcie, jak jest save, to kopiuj link i ten link jest tym utworem, który powiedzmy, że stworzyłem. Okej, więc jak wasze dzieci to dostaną, to pomogą pobawić się w twórców, czyli w osobie, wiecie, mogą pobawić się muzyką, nie?
W sensie wziąć słuchawki, założyć i naprawdę ja się wkręciłem. I naprawdę to nawet jest przyjemne dla samego i zabawy dla dorosłych, żeby trochę się zrelaksować. Dlatego też wam to pokazałem, że można tworzyć i możecie zrobić swój klasowy, jak to powiedzieć, muzykotekę? Utworotekę? Więc jak najbardziej też tutaj jest to możliwe do zrobienia. O, dzięki. Można zrobić klasowy album. Właśnie tak. Ale to jeszcze, no dobra. Jak jakieś dziecko, wiecie, potrafi to robić. No, to jakby nagrało taką instrukcję i po prostu podzieliło się. Albo jak się łączycie w klasie i pokażę na ekranie, jak to działa. Albo wy im pokażecie, to w ogóle też może być super sprawa. To teraz jeszcze chwilka jednej rzeczy. Tutaj to miałem. Okej, okay, dam wam linka zaraz. Proszę bardzo. Okej, okay, proste rzeczy. Czyli na chwilę jeszcze. Są takie, co czytają nuty. No widzicie, to na pewno sobie też z tym zadaniem poradzą. Tutaj proste, logiczna zabawa. To taki przerywnik pomiędzy jednym skraczem a drugim, dobra? Macie, ja w ogóle kocham tą stronę. Mam tu trochę swoich ulubionych rzeczy. Proste, prawda? Trzeba zaznaczyć to, co tam nam uciekło. Znaczy to, co migało, więc zaznaczam. Idę sobie dalej, czyli analiza, synteza wzrokowa, pamięć wzrokowa, ale też możecie, jak widziałaś Agnieszka, to można bez nut, można z nutami. Jak ktoś zna, to może mu się to przydać. Jak nie, to po prostu bawimy się muzyką. Ja, który nie potrafię za bardzo, potrafię grać na gitarze, ale ze słuchem bywa różnie, to też sobie stworzyłem swój utwór, nawet niektórym osobom go gdzieś tam wysłałem, żeby sobie posłuchali, bo taki zapętlony, fajny w sumie wyszedł. Zupełnie po prostu bawiąc się tylko jakąś harmonią, nic więcej. Więc, aha, nie trzeba zakładać konta z tą muzyką, żadnego konta, nie jest potrzebne. Piję herbatę malinową z odrobiną goździków dzisiaj. Tak to wygląda. To jest taki kubek. Dostałem go kiedyś w przedszkolu, jak robiłem zajęcia w jednym z przedszkoli, w którym byłem. I zazwyczaj go nie używałem, ale teraz w tych czasach, w których jesteśmy w odosobnieniu, to jakoś mi tak się ciepło robi, jak z niego piję. Pewnie te emocje od dzieciaków tam były. A propos tego mam też tu przyjaciela. Różne rzeczy, ale dobra. To było tylko jeszcze chwilkę ABCY. W ogóle pokażę wam szybciutko podział na różne klasy. Są tu świetne rzeczy. Znaczy, jak macie, wiecie, jak chcecie, żeby wasze dzieły się tam dodawania, mnożenia, coś tam, to możecie zrezygnować z kart pracy jakieś i możecie im naprawdę wysłać świetne, świetne, darmowe programy. One nie działają niestety na komórkach, bo potrzebują flesza. Mam nadzieję, że to się zmieni. I prostą jedną rzecz wam tylko pokażę. Na razie. Znaczy, żeby pójść dalej w tą funkcję tych kamer i funkcję wiadomości. Zobaczcie sobie start. Wyczyść to, nie? Klikam sobie go. Ciach. Okej, to sobie przejdę przez ten tutorial, bo ja już wiem. Wam też powiem, o co tutaj chodzi. Robię start. Będzie liczba 8. Fajno, lubię tą zabawę i moje dzieci też, nawet autyści różni z tym pracowałem, lubili tą zabawę. Bo zobaczcie, mam połączyć 8 w pionie i w poziomie. Teraz 11. Plus jest taki, że tu jest więcej rozwiązań. Coś, co jest bardzo cenne, czyli że tu możemy wyszukać kilka możliwości. Że to nie jest coś takiego, że wiecie, że tylko jedno okienko i mam nadzieję, że mi się uda. A udało się. Bo rozmawiam i klikam. Tylko jest więcej kombinacji. Co jest świetne, nie? Znaczy metodyka wielu kombinacji jest, ma sobie wartość i powinniśmy ją kultywować. Więc dlatego wam wrzucam też tą grę. Tam też jest tabliczka mnożenia z tym, ona ma tam już trochę mniej kombinacji, a dodawanie jak najbardziej tutaj jest, więc to, aha, wrzucę wam linka, nie? Dzieci zawsze na webinarach mówią, a link będzie? Nawet jak coś widzą na prezentacji, to czy będzie link? One się już nauczyły, a ja się nauczyłem od nich, że to jest to. Tak, to akurat tutaj takie liczby są małe, tam wiesz, nie znam całej tej strony, więc musiałabyś zobaczyć na wyższych etapach. Ok? Jak to działa? Aha, dobra, to idziemy dalej. To zamykam sobie.
bo chciałem teraz was zaprosić do świata tabletu z powrotem. Niki? Wasze tablety? Aha, najpierw muszę się połączyć jeszcze raz, znaczy zrobić start, żebyśmy się widzieli. Dobra, chwilkę. Dużo mam tych ikon. Wiecie, ponoć w radiu nie można milczeć. Na antenie nie może być głucho i cicho. Ale my nie jesteśmy w radiu, więc chwila ciszy. Chwila ciszy była na łączach, ale ja dalej jestem. No. Dobra. Nasza aplikacja. Do łączenia. Dzięki, Violetta. Okej, okay, już się łączę. Startujemy. Zamknij. Zamknij. Start. Rozpocznij teraz. No, prosimy. O, jest. Udało się. Już ciemności. Tak, tak. Były ciemności. Już wróciliśmy sobie do naszego tabletowego świata. W naszym tabletowym świecie idziemy sobie do Scratcha Juniora. Jeszcze. Do Scratcha Juniora. Okej. Okay. Robimy sobie domek. Otwieramy go. Coś muszę jednak gardło zwiększyć. I znowu, jak widzicie, to jest nowy tablet, który dostałem. Dzisiaj przyleciał, nie wczoraj, mam przyczelę pani Rakowskiej, więc pusty, nie mam tu żadnych projektów. No i teraz dwie rzeczy. Wchodzimy w świat kamery i wchodzimy w świat też... Tak, tak, dokładnie, Aleksandra. I wchodzimy w świat też wiadomości. I słuchajcie, zobaczcie. W Scratchu Juniorze mamy ograniczoną ilość duszków. Ale czy znacie sztuczkę, żeby tych duszków było więcej? Czy znacie sztuczkę, w której na przykład ten duszek mój tutaj mały, pajączek, któremu dzieci dają imiona, może być duszkiem? Więc też wam będę chciał to pokazać. Okej, zacznijmy sobie od kamery. Biorę sobie jakąś postać. Do kamery na start, żeby pokazać też, jak to działa. Można wybrać sobie puste twarze, znaczy duszki z pustymi twarzami. Wybieram sobie twarz na rowerze. Ostatnio, jak byłem ostatnio w sobotę, jeszcze można było jechać do lasu na rowerze. To było fajne. Więc dlatego wezmę sobie rowerzystę. Tak, mam kask. Nawet tutaj leży. Czasami jest potrzebny na webinarach. Szczególnie z dziećmi, jak jest wesoło. I teraz zobaczcie, po prawej stronie, tylko musicie to zobaczyć. Okej, okay. Było na szkoleniu. Wiecie, jak to działa. Wiecie, jak działa kamera? Większość wie. No to szybko tylko tutaj. Może ktoś nie wie, bo nie jestem pewny. Więc teraz mogę tutaj być rowerzystą. Okej. Okay. Mogę być rowerzystą. Widzicie to? O, nie, niektórzy nie wiedzą. Dobra. Okej. Okay. Patrzcie. Mogę być śmiesznym rowerzystą, nie? Będę śmiesznym rowerzystą. A co? Tak? Znowu przyjdą jacyś ludzie. Zobaczcie. Mamy to. Widzicie? Zatwierdzam. Jak kamera się załączy? Dobrze, ja to jeszcze raz pokażę i tak. Bo chcę wam pokazać, że mogę zrobić... Każdy... Wszystko może być duszkiem. W jaki sposób? Robię kolejnego duszka. Po lewej stronie to już wszyscy wiedzą, nie? Otwieram sobie puste. Robię pędzelek. I teraz biorę sobie i klikam tutaj, zrobię sobie okrągłego duszka, to. I sobie robię to kółeczko, widzicie? Ono tutaj jest. Mam kółeczko. To jest jakaś przestrzeń, tylko ją zmniejszę, żeby też dobrze kamera działała, czyli zrobiłem sobie tą kalibrację, o której mówiłem. Ok. I teraz wchodzę sobie w kamerkę. Teraz dla tych, którzy nie widzieli wcześniej, jak kamerka działa. Lewy dolny, lewe menu, od przedostatnie, czyli aparacik, klikam i klikam na kółeczko. O, mogę mieć twarz taką tutaj. To tak zrobiłem to na rowerze. Ale zobaczcie, teraz biorę sobie kartkę białą, żebyście to widzieli.
Biorę sobie mojego pajączka. Super pajączka. Kładę go tu. I na waszym tablecie, jak na każdym urządzeniu mobilnym, albo tych, które mają z dwóch stron aparat, tutaj mam aparat z przodu i mam też z tyłu. Prawy górny róg. Prawy górny róg. Biorę tu. Gdzie jest pajączek? A teraz muszę... O, widzicie? Mam duszka pajączka, bo zrobię mu zdjęcie. Jest duszek pajączek. Zrobione zdjęcie. Zatwierdzam. Mam super ducha. Widzicie? To jest mój kumpel pajączek. Mój kumpel pajączek może jechać ze mną na rowerze. Więc w taki sposób to działa. Kamerka jest po prawej stronie. Dokładnie tak. Jak tutaj jeszcze raz otwieram, po prawej stronie mam kamerkę. W taki sposób to działa. Powtórzyć kumpla pajączka. Mogę powtórzyć kumpla pajączka, ale powtórzę kumpla pajączka. Wchodzę sobie teraz, też zobaczcie, tu jest też opcja kwadratu. Kumpel pajączek może być złapany w kwadrat, nie? Otwieram. Mam to. I teraz znowu zmniejszę, żeby kalibracja była dobra, żeby nie było jakichś przekłamań. Z lewej strony klikam sobie w okno aparatu. Klikam sobie w kwadrat. OK. Teraz widać mnie. To byłaby moja twarz. Bez nosa, ale moja twarz. W prawym górnym rogu macie... Dokładnie, Małgosiu, z prawej. Klikam. I teraz hop, 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 pajączku. Gdzie jesteś? A, bo to jest ta kamera. O, mam pajączkę. Tak go złapałem. Złapałem go klikając na dole w ikonkę aparatu. Dokładnie. I teraz mam dwa pajączki w swoim duszku. Hy, hy, hy. Mam dwa pajączki w swoim duszku. W ten sposób. Ale spróbuję go usunąć. Nie chcę dwóch pajączków. Może się uda tym, co? Aha, muszę zmniejszyć. Widzicie? O, udało się. Wyciąłem. Nie zmniejszyłem i się nie udało zmniejszyć. Znaczy usunąć. Zmniejszyłem, się udało. Czyli kalibracja, o której trzeba pamiętać. Gdzie jest pędzel? Pędzel znajduje się, jak mam duszka, widzisz, charakter duszek jest na żółto podświetlony. OK. I klikam sobie na pędzelek. I w ten sposób jestem w edytorze grafiki, edytorze duszków, które mogę używać. Tylko tyle. I to jeszcze nic, bo mam dla was jeszcze jednego linka, takiego tematycznego, jak wiecie. Pewnie już były jakieś lekcje o tym, jak się zachowywać. Pamiętam, zawsze tak było w szkołach, pewnie dalej jest, że jak był jakiś temat, to trzeba było wypisać temat, że było o bezpieczeństwie, jak była akcja z dopalaczami, ja wtedy byłem nauczycielem, to trzeba było napisać temat o dopalaczach. Jak teraz jest akcja pewnie z profilaktyką wirusa, koronawirusa, to też coś takiego jest. Dlatego dzisiaj mam newsletter od Kamila Siworskiego, jego otwartych zasobów. I w tym newsletterze była też otwarty zasób z linkami, przepraszam, z grafikami dotyczącymi tej tematyki. Więc można mieć te duszka spokojnie dotyczącego tego, jak o siebie dbać. I można zrobić prezentację dotyczącą koronawirusa. O, zobaczcie. Tutaj jest, pobierz wszystkie ikony, to już je pobrałem, ale tutaj, o, mycie rąk na przykład, nie? Ciach, o. Więc spokojnie, jak ja chcę mieć mydło, widzicie to? Zaraz wam powiem, od kogo miałem newsletter. Tylko muszę znaleźć ten link, ale teraz nie będę tego robił, bo chciałbym, żeby to nam się toczyło dalej w rytmie. Od Kamila Śliworskiego. Otwarte zasoby. Wpisz w Google otwarte zasoby i znajdziecie. To teraz w taki sam sposób mogę mieć tą grafikę przecież jako duszka też, jak chcę. Czyli patrzcie, Scratch Junior nagle się okazuje, że ma więcej możliwości tematycznych niż tylko duszki tutaj, bo mogę to zadziałać. Czyli biorę, proszę bardzo, tak? Odwracam sobie to i ta sama zasada, nie? Ciach. Widzicie? A, nie chciałem tego. Chciałem mydło, nie? O, proszę bardzo. Jest mydło. Ciach, zatwierdzam. Super. Mamy mydło, nie? Kot niech się myje, a co?
na tej zasadzie. Więc prosta też rzecz, prosty sposób, żeby sobie poradzić z robieniem różnego. Dokładnie, sprytne. Mogę mieć, wiecie, dzieci lubią minionki, nie? Po prostu, znaczy, lubią dalej minionki, nie? Są takie dzieci, są wkręcone w minionki. No to jak mając swojego bohatera w celów edukacyjnych, spokojnie można to wykorzystać, zrobić po prostu. Jak wiecie, że macie minionkową klasę, to możecie im zrobić projekt. Projekt Scratchu z minionkami, nie? I wtedy są powalone po prostu. Albo zbiory z minionkami. Nie ma problemu. Okej. Okay. Obiecałem wam jeszcze tą historię związaną z... Przepraszam. Tą historię związaną z wiadomościami. Więc mydło naprawdę... Ale link potrzebujesz. Magda, link jest tu. Tam znajdziesz sobie mydło. A żeby zrobić duszka, mydło, to po prostu robisz sobie zdjęcie. Zdjęcie i w taki sam sposób jak z twarzą, w taki sam sposób jak z pająkiem. Dobra? Okej. Okay. I teraz to, co tak jak mówiłem, najczęściej te nasze duszki, one komunikują się ze sobą dzięki temu właśnie, że mamy wiadomości. Czyli ja usunę na razie kota, bo on mi jest niepotrzebny. Wiecie, że mam kumpla pająka, więc on tutaj. Mydło też usunę. Albo nie, mydło zostanę. Ha, 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 ha. Dobra. Zróbmy tak. Teraz jeszcze pójdziemy po mojej linii, a potem może jeszcze wymyślicie coś, co zrobić w Scratchu Juniorze, dobra? Patrzcie, rowerzysta, dobra, pająk ma dojść do rowerzysty, ma tam powiedzieć cześć, nie? Rowerzysta się zapyta, co kupiłeś, miałeś kupić mydło, kupiłem, wtedy mydło się pojawi. Tylko tyle, okej? Okay? Prosta animacja, w której duszki z sobą się komunikują. Wejdźmy sobie też w tło. Słuchajcie, z tłami jest tak samo. Wchodzę w tło, też pędzelek. Potrzebujecie tło inne niż jest tutaj? To nie ma problemu. Bierzecie, zaznaczacie sobie po prostu... A, źle, mniejsze. Cofnij. Zaznaczacie sobie kwadrat, przepraszam, prostokąt. Macie go i możecie mieć swoje własne tło. Wchodzę, klikam. Ha, mam tutaj tło, nie? Więc dlaczego nie mogę mieć inne tło? Jak wezmę sobie stronę, z której bardzo często korzystamy, robiąc różne prezentacje, Pixabay, też wam ją wrzucę, gdzie jest na CC0 są te są fotografie, więc jak gdyby nasze, jeśli chodzi o prawa własności, nie ma z tym problemu. Zróbmy sobie education, a można pisać po polsku, też znajdzie edukacja. Edukacja, robię sobie ciach. I co? Jest jakaś edukacja tutaj, nie? No, to dobra, tu mam takie coś takiego. Korzystacie. Super, dobra. To w ogóle, jak to powiedzieć? Poleciałem w ogóle czymś, co znacie. To fajnie, że dajecie znać. Jak zrobię sobie zdjęcie, nie? Z Pixabaya. Ok, super. To widzicie? Mam, że tak powiem, nowe tło. To tyle. To Pixabay to było w ogóle jak czerstwy dowcip, rozumiem. Ale ktoś nie znał. Uff. Dobra, to tu mamy. No i lecimy z tym kodem, ok? Tam jest naprawdę piękne są niektóre zdjęcia, jak potrzebujecie też, żeby korzystać, przesłać coś, zrobić z tym. Mamy rower, więc niech na ten rower przejedzie do... Nie, pająk miał iść do roweru, nie? Więc to wiecie, jak się robi kratkownicę. Po lewej stronie u góry macie jeden prostokąt, drugi. Macie coś takiego, że są krateczki. I krateczki sobie przeliczacie. Pixabay bez logowania. Po prostu wchodzisz, wyszukujesz, zabierasz. Tyle. Fajnie mówić o tym, że bierzesz stamtąd po prostu rzeczy. To taki ukłon, pomimo tego, że to jest CC0, to ktoś coś zrobił, ktoś coś dał za darmo, więc mówimy, kto to zrobił. I mamy duszka, to już wiecie, nie? Że ten duszek ma podejść w lewą stronę. Liczę sobie tam 5 kroków, niech będzie. Lewą stronę. Ok, 5 kroków. Ok. I robimy sobie cześć, gdzie jedziesz? Szybciutko. Dobra. Cześć. Cześć. Okej, okay. Powiedział cześć, nie? Chcemy, żeby ten drugi mu odpowiedział. No to już...
Będzie spotkanie, tak. Znaczy będzie nagranie. No, teraz to chyba jedyna forma, żeby się tak spotkać online'owo jednak. W taki sposób. Więc dobra. Chcę, żeby tamten odpowiedział, więc znowu wiecie. Biorę sobie tutaj. Wysyłam pomarańczową kopertkę i domykam to. Ciach. Pomarańczowa kopertka została wysłana do kogo? Do cyklisty, który ją odbierze, czyli odbiera pomarańczową, otwartą. No, bo też czasami można brać też tablet na webinary, mieć ze sobą, macie go w domu i wtedy możemy sobie wędrować razem na warsztacie. Też jest taka opcja. Takich spotkań już trochę przed nami będzie, jak będziecie chcieli to w taki sposób też można korzystać. I mamy sytuację, w której odebrał wiadomość, więc powie, gdzie mydło? To szybko napiszę. Gdzie mydło? Będzie taki bezpośredni. Okej, okay, gdzie mydło? Mamy to. I chcemy, żeby pająk powiedział, że kupił mydło. Fajnie, właśnie, niektórzy robią. Okej. Okay. Więc zobaczcie, teraz jak on powiedział, gdzie mydło, to chcę, żeby mu odpowiedział duszek, sprite, czyli spider, czyli pająk. No to duszek, trzeba mu wysłać wiadomość, więc znowu wchodzę tu. I teraz, czy wystarczy, że wyślę pomarańczową wiadomość, czy to jest ok? I pytanie, jeżeli wyślę pomarańczową wiadomość, co się stanie? Co się wydarzy? Super. Cyfrowy dialog o wielu twarzach, tym razem Iwona mówi wam, że dostaniecie to nagranie. Wszystko jest nowe. Okej, okay, no zobaczcie, to nie tak. Prześledźmy sobie teraz ten kod po kolei, okej? Okay? Zielona flaga to jest pająk. Idzie 5 kroków w lewo, mówi cześć, wysyła pomarańczową wiadomość. Kończy, koniec tej sekwencji. Pomarańczowa wiadomość jest wysłana, dostaje ją cyklista. Cyklista odbiera, pyta, gdzie jest mydło i wysyła pomarańczową. Jak wysyła pomarańczową, to gdzie ona zostanie odebrana? Trochę was pomęczę, ja wiem, taka godzina. Nie, nie przez pająka. Jasne, Joanna. Zobaczcie, pomarańczowa jest otwarta u pająka i wtedy robimy sobie pętelkę, że cały czas to się będzie wydarzało. Nawet zobaczcie, stężymy ekranie. Teraz to, o czym opowiadam, patrzcie, idzie pająk, mówi, wysłał wiadomość pomarańczową, gdzie jest mydło, gdzie jest mydło. Zapętliło się. Mamy cały czas pętelkę. Dlaczego ta pętelka jest? Bo tu się to cały czas zamyka. Jakbym mógł narysować. O, mogę to narysować. Haha, teraz pokażę wam funkcję, o której wam mówiłem, w waszych tabletach, która się przydaje. Popatrzcie, asystent ekranu. Uruchamiam go. Po prawej stronie się pojawiło okienko. Do tego też mam film dla was. Otwieram, zaraz ten film wam udostępnię. Tu bierzecie, czerwony, pogrubienie, ciach i tu mam pętelkę. Widzicie? To nam się pięknie zakręciło. Zobaczcie, jaki sprzęt mamy. Mogę takie rzeczy robić. Super, powinien być inny kolor koperty. Ale najpierw pokazuję film, dobra? To jest dla was film, bo nie wiem, czy korzystaliście już z tego edytora, czy nie. Ale tak fajnie się dzieje, że wszystko nam się łączy. Ja lubię, jak się wszystko łączy. Więc mam tu dla was film. O, interaktywna tablica nagrywania, asystent ekranu. To dla was. Proszę bardzo. Jeśli chcecie wiedzieć, to macie. Na zdrowie. Więc wyłączę asystenta ekranu, to nam te tutaj rzeczy znikną. O, teraz go wyłącz, nie? Aha. Dobra, już wyłączę to. I znikło, nie ma. Pach, pach. No dobrze, macie rację. Inny kolor. Świetnie, czerwony. Bo czerwony to jest jak gdyby chcemy... kolor jest tutaj formą adresu. Pomarańczowy do pomarańczowego. A jak chcemy zrobić coś innego w innym miejscu, to znowu czerwony na przykład biorę. I teraz kto ma odebrać czerwony? Sprawdzam tutaj. Jesteście, jesteście. A, fajnie. Super. Pająk, nie? Pająk odbiera czerwony.
Czyli mamy patrzeć, jak dużo mamy tych rzeczy. Pająk odbiera czerwony. Ok. I mówi, kupiłem. Bo wiecie, gdzie się nagrywa dźwięki w Skrzydłym Juniorze? To na banka wie, na bank wiecie, prawda? Czy jest ktoś, kto nie wie? To tylko pokażę. Jak macie tutaj dźwięki pop, to klikacie. Ktoś nie wie? To tu macie mikrofon. Wiecie. Niektórzy nie wiedzą. Ok. Mikrofon klikam, to tylko szybka demonstracja. Nagrywam. Kupiłem. Zatwierdzam i pojawiło mi się tutaj, o, że on będzie mówił kupiłem. Proszę bardzo, wszyscy wiecie. Dobra, wiecie, super. To znowu był chyba ten suchar. Dobra, jak to mamy? No to teraz robimy tak, że chcemy na początku, to zajmiemy się mydłem. Że chcemy, że jak mydło na początku, to żeby go nie było, nie? Niech to mydło nam zniknie. Na początku naszego slajdu. Naszego projektu. Znika. Ok, zamykamy, ma być zamknięte. A teraz chcemy, że jak powie kupił, to żeby... O, to Ela, wiesz jednak, gdzie jest mikrofon. Fajnie, że komuś się to przydało. Ok, to tu jest nagrywanie. Dlatego mówiłem, że w taki sposób, jak stworzycie sobie w tamtym programie muzykę, to w taki sposób możecie sobie tą muzykę tutaj jako tło wgrać. Ha! I będziecie mieć swoją autorską muzykę, albo dzieci będą mieć autorską muzykę. Więc chciałbym, że jak już powie kupiłem i powie to też moim głosem, to żeby mydło się pojawiło. To co robię? To już wiecie na pewno. Mydło. List do mydła, super, dokładnie. Widzicie jak to brzmi? List do mydła wysyłam. Ok. Jaki kolor wybieram? Inny niż był. Świetnie. Wybieram zielony, żeby było widać na waszych ekranach. Zielony. Dokładnie tak. Mogło być niebieski, bo niebieskiego też nie używaliśmy. Zamykam to ładnie. I kto odbiera? Mydło odbiera. Wchodzę w mydło, biorę sobie tutaj ciach i mydło. Mówię, ty, zielony, pokaż się. No to mówię, pokaż się. On się pokazuje. Proszę bardzo. Mamy to tak. No i teraz zobaczmy całość. Ciach, ciach. Jaki normalnie rowerzysta z nosem. Idzie pająk? Cześć. Gdzie mydło? Kupiłem. Teraz powie. Powiedział, mydło się pojawiło, nie? Mamy to. Powinno być tło jakieś... dokładnie. Jak zmienić kolor koperty? Jasne. Słuchajcie. Mamy tutaj kopertę i tą kopertę zmieniam tak, że na dole są takie menu rozwijane. Widzicie? I w tym menu rozwijanym można zmienić kolor koperty. W ten sposób. To dla łodzi. Pozdrowienia dla łodzi. Dobra. To jak macie taki projekt, to teraz jak go uruchamiacie, to też jak go wysłać uczniom? Jak pokazać coś, co zrobiliście? No też prosty sposób. Nagrywanie z ekranu, które macie w tablecie. Ja go nie uruchomię, tego nagrywania, bo jak uruchomię to nagrywanie, to się rozłączy. W sensie jest jakieś sprzężenie pomiędzy apką a nagrywaniem, więc nie będę tego robił. Więc jak włączę nagrywanie, to on wtedy nagra to wszystko, co tu się wydarzy i mogę w taki sam sposób. I potem jak nagram to, to mogę znaleźć to nagranie, tak jak wcześniej to zrobiłem, po prostu... Czekajcie, żebym nie zamknął. A ty zostań. To nagranie znajdę sobie po prostu w zdjęciach, nie? Czyli tutaj. I w taki sam sposób, jak to nagranie wcześniejsze, mogę to przesłać na YouTube'a. To wszystko. Po prostu. Tak to działa. Dobra. Pytanie do was, jeśli chodzi o Scratcha Juniora, bo wiem, że tam ktoś prosił też o Scratcha, więc też chciałbym go dotknąć, ale może Scratch Junior ktoś ma jeszcze jakieś specjalne życzenie, coś, co chcielibyście zobaczyć. Ja wam pokazałem sztuczki ze zdjęciami, tutaj z kopertami, bo to można zadziałać. Tak, mam tam gdzieś ślimaczka. Dobra,
Jak ktoś chciałby coś jeszcze, to jeszcze jest ta chwila. Scratch Junior od Scratcha czym się różni, tak? Tak, trzeba by próbować w praktyce. To jest fajna zabawa. Nie wiem, jak macie swoje dzieci, których może też jeszcze kręcić Scratch Junior, to spróbujcie zrobić z nimi razem jakiś projekt. Bo dzieci też są świetnymi nauczycielami. A, i mówiłem wam o prezencie. Za chwilkę przez ramię, okej. Ja odłożę na chwilę tablet, bo przecież to mówiłem wam, a Panaski tłumaczyła, ja tłumaczyłem. Zebrało się tego trochę. Na chwilę do was wrócę, żebyście już tam nie widzieli wszystkiego w moim tym internecie, który mam w domu. Dobra. Prezentacja, o. Jestem tutaj. Już. Jest 6 kopert tylko. Tak, mamy tylko 6 kolorów i te 6 kolorów możemy wykorzystywać i łamać sobie główkę, jak wyciągnąć z tego 200% Scratcha Juniora. W ten sposób. Scratch Junior nie potrzebuje języka polskiego, bo Scratch Junior jest ikoniczny. Tam nie mamy, jak gdyby, jak widzieliście, ten interfejs jest taki intuicyjny. Tam są jakieś drobne komunikaty, ale to jest prosta rzecz. Opisy ikonek. Dobra, to ja właśnie wam chcę coś dać. Czekajcie chwilę, bo ja muszę... O, jest. 100% za panacki. No, Joanna Panasewicz, znaczy się. Okej. Okay. Tu prezent ode mnie, a Joanna Panasewicz pomogła mi ostatnią stronę też tam przetłumaczyć. Powiedziała mi, pomóż, masz chwilę, pomogła. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy jeszcze jest, ale ten. Dobra, pokażę wam, jak to działa, to nowe. I co możecie z tym zrobić? Możecie też wysłać uczniom. O, jest. Już wam udostępniam z powrotem ekran. Bardzo fajne, bardzo proste. Pomagające. Chcecie, żeby dzieciaki pracowały sobie też juniorze. Spokojnie możecie z tego skorzystać. Ja już tam wchodzę. Chciałbym tylko szybko to pokazać. Proszę bardzo. Udostępnienie ekranu. Już jesteśmy z powrotem. Mam otwartego. Przed chwilą miałem to otwarte. Okej, tutaj. Zobaczcie. To prawda. Pewno, że uwielbiają. Zobaczcie, macie 3 karty. To ja pokażę to moje, tak? To jest podobne tłumaczenie, podobne, ale tu są takie fajne karty, możecie to dzieciom wysłać. Ile tego jest? No przecie, no mówiłem, że jak jesteście tu ze mną o 20:39, ale no to przecież nie miałbym serca powiedzieć, to dzisiaj wam tego nie dam. Byłbym okrutny. Zobaczcie. Macie tu po kolei wszystko. Jak wejść? I zero angielskiego na początku. Ikoniczny 100%. Jak wejść? Jak zrobić ducha? Jak zrobić tło? Dobra, jest angielski. Make. Ale to jest po prostu zrobić, więc nie ma z tym problemu. Dadzą radę. Dzieciaki dadzą radę, wiecie? Czasami jak robię zajęcia z dziećmi, to zaczynam od kolorów. Jak tam z angielskim pytam? A ten kolor zielony, to wiedzą, że green. Więc one naprawdę łapią. Więc tutaj macie po kolei, to możecie dzieciom wysłać, niech sobie zobaczą, niech sobie poeksperymentują, niech sobie zrobią, nie ma problemu. Uwaga, uwaga. A kolejna rzecz, to też, to jest szaleństwo, możecie sobie stopniować. Ta kolejna rzecz, to też są, moi drodzy, to też są zadania. To, co dała Panaski, to jest w innej formie, ja wam daję w takiej. Zobaczycie, która lepsza, przyjrzycie się, może są jakieś różnice. O, i mamy po kolei co zrobić, nie? Że nowy background, czyli... O, to jest fajne w ogóle takie zadanie, to jest matematyczne. Pierwsza klasa jak nic. Pierwsza lekcja. To już nie jest pierwsza lekcja, to jest już szósta. Że mamy background, mamy duszka, wywalamy kota, dajemy na początek samochód i potem samochód ma przejechać 18, czyli przez cały ekran. A potem macie pytania. Zaprogramuj duszka, aby przyjechał tylko połowę drogi. Ok? Link przed chwilą był, jeszcze raz go wrzucę. Jeden. A Panaski mówi, że jeszcze coś tam tłumaczy. Dobra.
zaprogramuj zachowanie czarodzieja, smoka, słonia na chodniku. Więc widzicie, w taką stronę, to też jest taka strona rysnikowej filozofii, Paperta i w ogóle naszej bliska też naszemu sercu, że jak już zaczynamy dłubać, nawet z czymś tak prostym jak Skled Junior, to kombinujmy z tym. O, macie fajną trenerkę. To po prostu można to wykorzystać też edukacyjnie, nie? Więc po kolei jest to wprowadzane i to jest, już nie będę wam tego prezentował, po prostu sami sobie zobaczycie, różne funkcje są wprowadzane, tylko chciałem pokazać jedną rzecz, że na końcu tam jest też, tej całej puli jest zadanie, które właśnie w tej opcji, którą ja robiłem i tam tłumaczyłem te drobne rzeczy, ta Panaski zrobiła. Więc tutaj proszę bardzo. Otwórzcie sezamie. Ciach. Gratulacje. Skończyłeś. Widzicie? I to koniec treningu, więc też wiecie. Potem jak dzieciaki to przejdą, możecie im wysłać, wiecie, certyfikat. Znacie kodo RG, to na pewno znacie. 200%. No i jak miałem swojego ucznia, który skończył kurs kodo RG, oczywiście dostał certyfikat. Te certyfikaty normalnie działają. On to zrobił, nie? I był dzień rozdania świadectw. Dostał świadectwo. Wychodzę z sali, on stoi z mamą przy parapecie. I pytam, co się stało, czy coś? No on nie chce iść do domu. Jak to nie chce iść do domu? No bo on jeszcze czeka na certyfikat. No musiałem wydrukować certyfikat z kodu RG, który kiedyś zrobił, a przecież mu obiecałem, że będzie wydrukowany. Tylko staram się dotrzymywać słowa, ale wtedy mi to umknęło. No i jak mu wydrukowałem ten certyfikat, to on poszedł. Więc tutaj też tak może być. Dobra, licytacja tam się odpaliła. Ale to wiem, obiecałem Skrecza, nie? To spełnię tą prośbę. Już to... Miałem tu jeszcze różne historie, ale dobra. Bo w ogóle Skrecz też teraz jest at home. Skreczu też... może dla niektórych to będzie pierwsze zetknięcie ze Skreczem w ogóle. Chciałem wam pokazać parę rzeczy, czyli zwykłego Skrecza, bo chcieliście zobaczyć, jak Skreczu można współpracować. To pamiętam. Więc to będę chciał wam pokazać. Tylko sprawdzam, czy na pewno wszystko wam dałem z tych rzeczy, które chciałem. Okej. Tak. Dobra. To mamy cudownego Skrecza. Czym się różni Skrecz? Skrecz jest już bardziej zaawansowany. Jak wasze dzieci poznają Skrecza Juniora. A jeszcze z tym Skreczem Juniorem, to też jest ważne. Słuchajcie, bo dostaliście te karty. Niektórzy mówią, że będziemy szaleć tam w przyszłym tygodniu. Pewno szalejcie, ale pamiętajcie też o tym, że filozofia żółwia, że małe kroki, spokojne tempo, zostawcie sobie coś na potem. Nie musicie tego wszystkiego zrobić na raz, powolutku, po kolei, że wiecie, dbajcie o siebie, dbajcie o swoje dzieci. Mamy taką też niepewną sytuację, więc to takie dawkowanie przyjemności. Punktowa zasada. Fajerwerki są fajne, jak najbardziej, ale też dbajcie o swoją energię. Dobra, to Scratch at Home, bo jest taka strona. Dobra, dam wam. Tak, ona jest w języku angielskim tutaj. Rzucam. Dzięki, Aneta. To wiecie, jak macie Chroma, to angielski to nie jest już nic takiego. Bo klikacie sobie, przetłumacz tą stronę. Język polski. I koślawie, bo koślawie. Ale to przetłumaczy mi. No, tłumacz, hej, nie buntuj się. Google Translator, działaj. Nie chcę ze mną rozmawiać. Ale ja go załatwię, wiecie. Bo jak nie tak, to inaczej. Czyli konto incognito. Wejdę. Tutaj. Jednak już przysłałeś, Bata, wiadomość. Okej. Okay. I translator polski. Tłumacz to niszczą. O, już jest. Widzicie, przetłumaczył. Proszę bardzo. Mamy to. Ej, tłumacz. O, do rzeczy nie wszystko przetłumaczył. Rozpoczęcie trochę przetłumaczył, a trochę nie. Dobra, wykrywanie z rysowaniem i tak dalej. Pokażę wam coś śmiesznego. Okej. Krótki filmik. Widzicie? Pach, to w Skreczu jest projekt. Widzicie? Z wykorzystaniem kamerki. Ale my go dzisiaj nie dotkniemy. Aż tak bardzo, bo myślę, że musimy zacząć od początku. Delikatnie, jak to działa. Więc wchodzę sobie na swoje konto Scratcha.
które tu mam. Skretnicz. Skretnicz jest o tyle fajny, że tutaj już dzieci mogą się podzielić z wami tym, co robiły, ponieważ mogą linkować do waszego konta. Waszego konta, które jest. I zróbmy sobie stwórz, żebyście widzieli ekran. Tak samo na tablecie można zainstalować Scratcha 3.0. Ja go mam zainstalowany. No właśnie, Violetta, wiesz, bo to jest ta fantazja, nie? Wyobraźnia i szaleństwa trochę na to trzeba. Delikatnego wersji żółwia. Okej. Okay. No to zobaczcie. To jest strefa Scratcha. To znacie. Ten kot to jest Duszek, znacie go, nie? On jest na scenie. I po lewej stronie macie różne klocki. Klocki ruchu. Klocki wyglądu. Ale tu już widzicie, trzeba czytać i jest po polsku. I tak jak w Scratchu Juniorze od lewej do prawej układały się klocki, to tu układa się klocki od góry do dołu. Też jest zielona flaga. No bo to jest brat Scratcha Juniora. Jak ja pana... Dobrze, tutaj to. To mamy zdarzenie. W zdarzeniach jest zielona flaga. Zrobię sobie ją dużą, żebyście widzieli. Cieszę się bardzo. Wiadomo, super. Dobrze to słyszeć. I mamy tutaj ruch. I na przykład przesuwanie było strzałkami, a tutaj będzie, wiecie, przesuwanie o 10 kroków. Nie? Jak to połączy ze sobą, to ten kod to zrealizuje. Ops, połączył. Nie? Mogę nazwać swój projekt, nie? Super grupa. Super grupa. Już jest nazwa. Super grupa. Ale powiem wam też taką historię, że ostatnio jak prowadziłem zajęcia też z nauczycielami, ostatnie zajęcia stacjonarne, które miałem, i miałem muzyczkę na sali, która nawet studiuje jakiś śpiew tam operowy, więc ona ogarnia te nuty. I to w nawiązaniu do tego materiału muzycznego, który dałem wam wcześniej. Że dźwięki są tutaj. Czach, widzicie? Są dźwięki. I potrzebuję sobie dodać jeszcze instrumenty. Klik, aha, za szybko, ja wiem. Tu na dole jest jeszcze plusik. Niebieski, z lewej strony. Maja, no pewnie to u was w 60. O rany. Trzeciej. Tak, była dziewczyna. Widać? Plusik. I ten plusik kliknąłem i tu jest muzyka. Kliknąłem muzykę. Jeszcze sprawdzę, bo nie widać. Czekajcie. Gdzie jesteśmy? Jest. Okej, widzę, że jest w porządku. Dobra. I zobaczcie, ja jej powiedziałem, słuchaj, ty się znasz na tych instrumentach, nie? No to tu masz, zobacz, jeden klocek typu zagraj nutę. Jak na niego kliknę, to pojawia się klawiatura. I pojawiają się też dźwięki. Czekaj, może usłyszycie. Więc to jest, prawda? Mamy to, słyszycie. I jak ona, można to przełączyć. I można zacząć tworzyć z góry do dołu swój własny utwór. Ale też można zmienić sobie oktawa od C do C. Są zawodowcy, więc będziecie wiedzieć, jak to działa. Mogę wybrać sobie jakiś instrument, gitarę elektryczną. Mogę sobie też zmienić tempo. Zmienianie tempa. Pauzowanie, zobaczcie. Wszystkie te klocki. Też przez ile taktów zagrać to mógł. Tak, kocia muzyka, dokładnie. I ona zrobiła, chyba raz kotek na płotek nam zrobiła. To trochę było rozbudowane. Ale najprostsza rzecz, zabawa muzyką po prostu. Można tutaj coś takiego zrobić, poukładać, stworzyć swoje dzieło w taki sposób. Nawet nie programując niczego skomplikowanego, bo przecież jesteśmy na początku drogi, więc nie chcę wchodzić tam jakieś po prostu czary totalne od razu, bo na to przyjdzie czas, jak będziecie zgłębiać. To też pewnie z waszymi trenerami, też ich podpytujcie. Oni po to są, żeby wam pomagać i jak czegoś nie wiecie albo coś jest dla was... Chcielibyście pójść w jakąś stronę, to oprócz tego, że są webinary i możemy się w taki sposób spotkać, to naprawdę piszcie do nich, dzwońcie, pytajcie,
na mentoringach i tak dalej, żeby wam pokazywali i pokazywali różne rzeczy. Tak, wiem, że pomagają, ale jeszcze tak chciałem to bardzo mocno podkreślić. I słuchajcie, jak macie taki projekt, no tutaj zrobiłem coś prostego, to, bo jeszcze chciałem wam na koniec coś fajnego pokazać, to zobaczcie, mam tu udostępnij. Udostępnij. Zapisuję ten projekt, mam swoje konto. I ten projekt jest już udostępniony. Wchodzę w Krzysztof Jaworski i moje rzeczy. Udostępnione projekty. Mam to tutaj. Okej, to jest projekt, nie? Który mam. Więc otwieram go, ten, który zrobiłem. On jest już w chmurze Scratcha. I Scratch jest na tyle cudowny, że on pozwala na to, że udostępniam swój projekt, ale to nie wszystko. Cudowność Scratcha polega na tym, że jest otwarty i jest przestrzenią do wymiany, do dzielenia się społecznościowego, do takich rzeczy. Więc zakładamy sobie do środka. Nie wiem, Ania. Na pewno jak będzie się coś działo, to ktoś z biura będzie się z tobą kontaktował w tej sprawie. I zobaczcie, i jak wam dałem, to wy też możecie wejść, zobaczyć i możecie sobie w tym projekcie coś zmienić, a potem będziecie mieć taką możliwość, że ja wejdę w jakikolwiek inny projekt kogoś innego, przeglądaj. Można przerabiać, dokładnie. Czyli można remiksować, powstaje drzewo remiksu. Więc jak dacie dzieciom jakiś początek, to oni mogą wejść. Wszedłem w pierwszy lepszy, nie wiem co to będzie, ale chciałem wam pokazać tylko remix, że mogę... Mamy tutaj. I chciałem, no otwórz się. Tak. I widzicie, tu jest remix, nie? Więc jak wejdę do środka i tam zobaczę, jak ktoś coś zrobił z tych klocków, to też można to remiksować. Wiecie, ja czasami, jak prowadzę webinary i interesuje mnie jakiś temat, to wchodzę sobie w ogóle w Scratcha, czystego Scratcha i na przykład jak miałem webinar o kolorach i tym, jak czytają je komputery, można zrobić kartkę wielkanocną. Już ktoś zrobił, a Panaski zrobiła. To wtedy... zamieszałem się, przepraszam. To wtedy... Wypadłem z torów, wiecie? Nie wiem, o czym mówiłem, ale o współdziałaniu, to na pewno. No nic, tak będzie nagranie. Chyba wyleciałem z tego, ale nie szkodzi. Zróbmy tak, na zakończenie. Miałem tu... Aha, wiem, że jak szukam jakiegoś tematu, to też mogę poszukać jakiegoś projektu w Scratchu, który jest gotowy. I na przykład szukałem o takim systemie wyświetlania kolorów RGB. Red, green, blue. Tak, zmęczenie materiału. Red to RGB. Przepraszam, i pojawiło mi się całe mnóstwo projektów o red, green, blue. I znalazłem takie, które mi były potrzebne. Do tego, żeby dzieci zobaczyły, czym RGB jest. I normalnie, wirtualnie na webinarze bawiliśmy się tym. Oczywiście nie ma tu tych projektów, bo ich jest więcej. Ale jak wiedziałem, czego szukam i wiem, jak działa Scratch, to umiałem sobie znaleźć te rzeczy. O, na przykład chyba coś takiego, nie? Że jak sobie wszedłem tutaj, RGB, to coś podobnego, to na koniec projektu Urszula będą ładne certyfikaty, prawie jak ze studiów podyplomowych. Ile godzin zrobiłaś z uczniami, ile godzin stacjonarnych. Fajnie to jest zrobione, dwustronne. Więc będzie tam też webinar, żeby brałaś w nich udział. I zobaczcie, tu jest zmiana. Więc dzieci mogą sobie zobaczyć, czym jest RGB, oczywiście, jak zrobicie wprowadzenie. Ja takie zrobiłem, bo miałem możliwość. Ostatnia rzecz, 5 minut mamy, więc takie już wygaszenie tematu. Ale mam nadzieję, że ciekawe. Ponieważ Scratch jest niesamowity, chciałem wam pokazać kilka rzeczy. Ponieważ Scratch, i to są wybrane projekty przez Michela Resnika, przez super człowieka, profesora, o którym już tu parę razy mówiłem.
Nawet wrzucę wam tego linka. Ale to tutaj. I zobaczcie. I on dlatego rozmawiał tam i są wywiady w jego książce, ona jest jeszcze w języku angielskim, na temat tego, co ona robiła, jak robiła. I tutaj, okej, ładuje się, bo to jest dużo, ale on rozmawiał z nią, popatrzcie, ładne rzeczy, w których zrobiła prosty, taki oczywiście w języku angielskim tutorial, w którym widać, jak Scratch funkcjonuje. Na tej zasadzie. Ale najważniejsza rzecz, którą chciałem wam pokazać od niej, to jest taka rzecz, która robi też wrażenie i która mówi, po co uczyć tego programowania i po co uczyć tego w taki sposób. To jest Zet z klimatem. Piękny projekt, bo ona też jest graficzką. Daję wam tutaj coś takiego. I zobaczmy sobie to. Ciekawe, jak zareagujecie. Ja wczoraj byłem... A, znowu zły link. A, jest, dobry link. Okej. Wchodzę w to. I ja wczoraj miałem też w Centrum Mistrzostwa Informatycznego webinar i byli też młodzi ludzie, czyli 5-6 klasa, oni też jakoś tak na to zareagowali. Ciekawa rozmowa się potoczyła, ale tylko chciałem wam pokazać, jakie cuda są w Scratchu. I też, że nie chodzi o to, że ktoś ma umiejętność programowania, tylko ktoś chce przekazać jakąś ideę, albo ktoś chce się podzielić czymś. Ktoś umie rysować i tworzył duszki ładne, ale tutaj jest coś takiego mocniejszego jeszcze. Czekajcie, zrobię wam dźwiękiem. Tylko chwilę to. No to generalnie jest coś, co dotyczy nas wszystkich też teraz, w tym czasie i więc są pytania, dlaczego my tak mało mówimy o tym, nie? Dlaczego my wciąż mówimy, tak? I w angielski tutaj się pojawia, ale to jest cała taka historia. Wczoraj ci młodzi ludzie powiedzieli, ja, ale to jest smutne, nie? I nagle, jak oni, wiecie, byli tacy napędzeni, żeby uczyć się programowania i nagle dotknęli czegoś takiego, że programowanie i nowe technologie mogą dotykać też rzeczy społecznych, mogą dotykać też takiego wykorzystania do wzbudzania refleksji, do rozbudzania emocji. I to jest ważne też w tym wszystkim. Więc też wam dziękuję, żeby nie było, że zamknę takim klimatem. Po prostu tutaj to jeszcze wam pokażę tylko. Wiecie, że są duszki, nie? O, to limot. O, to wydam wam takie ładne duszki jeszcze, których możecie skorzystać. To też taki projekt, którym graficzka młoda robiła projekty i się bawiła. Więc już tutaj odpuszczam tą prezentację. Macie to. Dbajcie o siebie w ogóle, ale jestem w szoku. Tyle was było. Naprawdę. Nie spodziewałem się, naprawdę myślałem, że będzie 10 osób w ogóle i że będzie zupełnie inaczej pod względem liczby.